Witam Fantasmagiera podkazu grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 367. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, a Karysław. Witaj, Ryszardzie. Dzień dobry, wieczór. Witam wszystkich po długiej przerwie. Jako, że Grysława nie nadaje już od długiego czasu, to rzadziej mój głos rozumieła u Was. Wobec tego pewnie się cieszycie, a ja wam popsuję humor. No cóż, tak już jestem w <laughs> Ale ja, tak jak mówiłem, no nie, nie pozwolimy zniknąć Twojemu wspaniałym głosowi zeterów w taki czy inny sposób. Ale w ogóle też dawno nie rozmawialiśmy. Wiele się wydarzyło w świecie rzeczy ciekawych, nieciekawych, prawda? Trump został prezydentem, Fidel Castro umarł. Woj Zimna wojna się skończyła właściwie. Najgorętszy dzień od suleci pewnie gdzieś niedawno był, więc po prostu masa, masa rzeczy, wiesz, świat do góry nogami stanął. No wyszło ale... PlayStation Pro. O, wyszło PlayStation Pro i, i właśnie, bo y, dosłownie na chwilę przed tym wspomniałeś, że, że to PlayStation Pro zakupiłeś i byłem ciekawy właśnie, czy, y, czy się pojawi w twojej kolekcji konsol, którą, bo masz wszystkie konsole PlayStation, wszystkie na chodzie. Widziałem ostatnio zdjęcie, Playstation 2 ze względu tak. na, która to już 16 lecie 15. 16 16 różnica wejścia PlayStation 2 na rynek. No tak. właśnie i co i pro. Tak było ci potrzebne to pro. Tak nie wiem masz może telewizor 4K nie mam. HDR? Nie mam. nie mam. Nie mam nie mam telewizora 4K, ale i na razie nie planuję jeszcze mhm. zakupu, bo, bo tak naprawdę na początku tego roku, czy też pod koniec poprzedniego, już nie pamiętam, zmieniłem telewizor poprzedni, i to nie, i nie kup... Znaczy, wtedy, kiedy kupowałem swój obecny telewizor, 4K były jeszcze horrendalnie drogie. W ogóle nawet mi nie przyszło do głowy, żeby się z nim zainteresować, więc wziąłem normalny model, ale duży. Mhm. Więc, więc obecnie on mi służy dobrze i sobie chwalę. I szczerze powiedziawszy, na razie 4K mnie nie za bardzo przekonuje. PlayStation. Proza to zainteresowało mnie z punktu widzenia, znaczy z, m, chciałem sprawdzić, czy gry będą y, działać lepiej. Y, czy gry będą te, które szczególnie nie domagały na y, powiedzmy podstawowej konfiguracji. Ja, ja, tam pod pod podstawowej jak konfiguracji. To ci w świecie kosą, tak. To... Nie domagały szybkościowo czy też płynnościowo. Miałem nadzieję, że to się poprawi w przypadku PlayStation Pro. Oczywiście to może się poprawić tylko wtedy, kiedy zostanie wydana jakaś aktualizacja, aktualizacja, jeśli chodzi o gry już istniejące, natomiast te nowe gry mają PlayStation Pro obsługiwać. No i tak bardzo czekam na jakieś aktualizacje, na przykład do, do Bloodborne. Mhm. I mam nadzieję, że takowa aktualizacja, aktualizacja się pojawi, ponieważ Bloodborne, choć grą jest dla mnie wyśmienitą, genialną i w ogóle, to jednak tam zauważalne spadki w płynności są. I to, znaczy to, jest, to nie jest gra trzymająca 60 klatek. Mogłaby się pojawić poprawka, która by utrzymywała te 30 klatek, ale z tego co wiem, to jednak zrobienie tej gry na 60 klatek jest niemożliwe. Z jakichś tam po prostu powodów Sony zarządziło. Tak słyszałem, to mogą być plotki, które ktoś może zweryfikować, że po prostu gry nie mogą się z, z, z na przykład z inną ilością klatek, tą, tą podstawową, prawda? animować niż, niż, niż właśnie to, co było wcześniej. Znaczy, to jest, jest, jest dużo w ogóle rzeczy, które świadczą o tym, że, że faktycznie pro y, y, potrafi te gry upiększyć, się dopalić. W tym sensie były jakieś komunikaty, że, że gry są płynniejsze, jeśli chodzi o Battlefield 4. Ktoś mówił, że po prostu zyskuje się nawet przewagę na, na, na polu walki, bo, bo jest, jest tak dobrze. Ale, ale z drugiej mhm. strony to zastanawiam się, czy, czy czy po prostu to nie jest jednak zakup przyszłościowy, że tak naprawdę dopiero z czasem będziesz odczuwał tą różnicę między Pro a zwykłą, zwykłą PlayStation 4, a nie odpalając na przykład stare gry, licząc właśnie, że ktoś coś spacuje. No, ewentualnie ja nie wiem jak, jak, jak dobrze wygląda Uncharted 4, bo, bo z tego co, co, co wiem, to tam też jakoś powinny być kilka trybów. No, Yy, wspomniałem o tym, że niby animacja ma być na tym stałym poziomie, ale zdaje się, że place, y, Tomb Raider, ten Rise of the Tomb Raider, mm -hmm. ten, ten nowy ma jakieś tam opcje graficzne, które pozwalają ci na przykład, nie wiem, albo upiększyć grę, albo na przykład zwiększyć rozdzielczość o 4K, albo coś tam jeszcze zmienić. Mm -hmm. Więc y, jakieś tam opcje y, są, ale tak naprawdę to, to wszystko jest y, tak naprawdę y, w niuansach i y, zastanawiam się, czy dla takiego przeciętnego gracza to będzie miało aż tak Duże znaczenie. Być może jednak ty wyłapiesz więcej tych różnic, no ale... Podoba Ci się w ogóle tak. PlayStation 4 ten design w porównaniu na przykład do, do starego PlayStation? Szczerze jakby wygląda no, jakby ma o, o jedno żeberko więcej, tak? Mhm. Bo jak ktoś nie widział PlayStation, jeśli ktoś taki jest w ogóle, mhm. jakby składa się z takich e, poziomych e, płatów tortu, tak? tak. mamy trzy mamy, mamy poziomy tortu, a w zwykłym PlayStation sl Slim obecnie mamy dwa, więc mhm. jest, 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 też, jest też znacząco większe. Ja odpaliłem PlayStation Pro na Uncharted, ale szczerze powiedziawszy, trudno mi tak bez bezpośredniego porównania i telewizora z Uncharted działającej na, na, na normalnej PlayStation wychwycić jakieś różnice. Ta gra i tak wygląda obłędnie i na zwykłym i na, i na niezwykłym PlayStation. Natomiast jedno, co mnie zasmuciło dość i o tym pisałem nawet na Twitterze, jak tylko odpaliłem grę, chciałem sprawdzić, jak wygląda ten infamous. Second Sun, która, która to gra, miała dostać dosyć dużą poprawkę, jeśli chodzi o, o płynność wyświetlania grafiki i, i jakby efekty, też które są tam wprowadzane. Dokładnie chodzi o, o tą grę wydaną cyfrowo, czyli First Light, Infamous First Light. Tak. I, I ona, ta, ta, ta gra wygląda naprawdę ładnie. Te efekty neonowe robią wrażenie, tylko konsola zamienia się powiedzmy w odkurzacz działający na wysokich obrotach. Wyje Nawet pro? Proszę Nawet. pana, wyje bardziej chyba niż PlayStation, niż tylko niż PlayStation. I nie wiem, czy to jest przypadek tej gry tylko, bo, bo w Uncharted 4 tego nie, nie było już na całe szczęście. I W ogóle też mam wrażenie, że Ancharty 4 szybciej się wczytywało na, na tej PlayStation. Z drugiej strony to może być wynik czegoś innego, o czym powiem jeszcze za, za momencik. Natomiast First Light wyło jak e, katowany odkurzacz, naprawdę. I, i, to, I to mnie przeraziło trochę, bo e, to nie jest gra, która... E, znaczy, wygląda bardzo ładnie i atrakcyjnie, ale to nie jest gra, która jest jakimś ósmym cudem świata. E, I w porównaniu szczególnie do Uncharted, tak? To jest gra, która już swoje... E, miesiące czy też lata ma i, i choć nadal pewne efekty wyglądają, wyglądają w tej grze bardzo interesująco, to nie powinna być gra zmuszająca PlayStation 4 do wejścia na tak wysokie obroty, że zamienia się w rzężący odkurzacz, a tak się niestety w przypadku tej gry dzieje. W innych Ale... na razie tego nie stwierdziłem. Z drugiej strony nie sprawdzałem tak wielu, wielu gier. Wiem też, że na pewno PlayStation Pro dzięki obsłudze 4K i później samplowaniu, próbkowaniu tej rozdzielczości, znaczy, jak to się mówi, jak to się mówi, chyba ubersamplowanie, czy coś takiego. W każdym razie poprawia jakość grafiki wyświetlanej w wirtualnej rzeczywistości i wydaje mi się, że tak jest rzeczywiście. Na razie odpaliłem Res. Akurat Res to jest taka gra, która ma dość prostą grafikę i wygląda świetnie tak czy inaczej, ale, ale mam wrażenie, że jest wyższa rozdzielczość w okularach. Tak samo w Batmanie. Jakby chyba wszystkie gry, które korzystają z y, y, wirtualnej y, y, z rzeczywistości, czyli PlayStation VR, mają y, dzięki PlayStation Pro wyższą rozdzielczość od razu na start. Mhm. także to jest nie, nie, niewątpliwy plus a próbowałeś jeszcze jakieś inne gry w ogóle y, na PlayStation VR y, Nie, i w Valkyrie, y, to, tylko w wersji szpanej, czy tylko y, to demo co było pokazane czy na ja przykład te, to demo to... wygląda lepiej w wersji na Pro Spraw... sprawdzałem, y, na Pro tylko sprawdzałem Batmana i, i Reza na razie, czeka mhm. też w, w kolejce Thumper y, no i czekam też na grę, która nie jest w VR, ale która ma ponoć od razu wykorzystywać możliwości PlayStation nowego czyli Final Fantasy już pojutrze, już pojutrze. Piętnastka, tak? Tak, piętnastka. Ta gra, którą, <grym zrezenzował> którą tak wspaniale Conan O'Brien zrecenzował? Nie wiem, czy widziałeś ten Widziałem fragmenty, tak. Kwintesencja chyba tej gry została wyciągnięta przez tego człowieka. Z tego, co czytałem w ogóle, jakby, znaczy widziałem to rzeczywiście początek Final Fantasy jest anty <noise> czyli według Hitchcocka powinno się zacząć od trzęsienia ziemi, później powinno narastać napięcie, tutaj wygląda na to, że zaczyna się od oglądania, od pchania samochodu i oglądania sukienki. Ja no, widziałem wystawy. w ogóle ten filmik czy zwiastun, czy, czy to jest nie wiem, intro, w którym ten samochód ulega wypadkowi, w tak jakiś hmm. fantazyjny sposób po prostu koziołkuje, jakieś beczki wykonuje, nie wiem, no po prostu obraca się wokół w własnej osi, bo, bo biedny ten główny bohater zagapił się na psa, i tak sobie myślałem, okej, okay, ta japońszczyzna, ta słynna japońszczyzna, tak? Ona wychodziła oczywiście z wszystkich gier, ale zawsze to były te takie światy, no właśnie, fantazy, tak? Że one, nawet jeśli to było science fiction, to było gdzieś na innej planecie, to było inne miejsca, więc jakby sobie tak myślałeś, inny świat, inna kultura, ale teraz masz. Oj, nie może się mylę, może źle odczytuję to, ale wydaje mi się, że gdzieś w Ameryce się chyba transakcja akcja dzieje, nie? Te, tej, tej części. Przynajmniej to tak to wygląda. No, znaczy, to, to wygląda, znaczy to jest świat bardzo inspirowany naszą rzeczywistością, oczywiście z domieszkiem fantastycznym no, i, i, i krystalicznym, bo Final Fantasy bez tego hmm. się obyć nie może, ale no, bardzo mnie ta gra interesuje, chociaż szczerze powiedziawszy z Final Fantasy bardziej czekam na to, co ma pojawić się w przyszłym roku, czyli Reedycję, poprawioną reedycję Final Fantasy XII, którą to grę bardzo lubię, i tak naprawdę Final Fantasy XII to jest chyba, wiem, że dla niektórych fantazjologów to jest herezja, ale dla mnie to chyba ulubiona no. gra z serii. Nie, nie siódemka, nie szóstka, nie dziesiątka, dwunastka właśnie. Spędziłem przy niej mnóstwo, mnóstwo godzin, świetnie się bawiłem, więc bardzo czekam na, na, znaczy na tę reedycję. Ale jeszcze pozwolę sobie mm -hmm. wrócić do spraw technicznych przy PlayStation, bo nowe PlayStation 4 można kupić z dyskiem już większym niż, niż, niż bazowo, czyli z terabajtowym, natomiast nie można kupić z dwuterabajtowym. A ja w swojej PlayStation 4 poprzedniej miałem dysk dwuterabajtowy, który po prostu wsadziłem tam od razu, kiedy pojawiła się taka możliwość, żeby mieć więcej miejsca na, na gry. No i teraz pojawiła się zagwostka. Mam w starej konsoli 2 terabajty, w nowej mam mieć 1 terabajt. A jak, jak przenieść te dane? W ogóle przenoszenie danych na PlayStation 4 to jest, znaczy to była katorga. Obecnie jest to katorga w znacznie mniejszym stopniu, ale nadal jest to dość niewygodne, szczególnie w porównaniu do Xboxa. Dobra, teraz... Czasoch... Czasochłonne i no to jest bardzo czasochłonne no jakby w porównaniu do Xboxa, gdzie wystarczy po prostu podłączyć dysk zewnętrzny do nowej konsoli i działa od razu, bez, bez żadnego problemu. Nic się nie musi instalować, nic się nie musi pobierać, po prostu działa. No, w przypadku PlayStation 4 teraz można przynajmniej przesłać dane z jednej konsoli na drugą za pomocą kabla Ethernet. Przy czym w moim przypadku trwało to 18 godzin. No, wiesz co, jak, jak nie wiem, kiedyś próbowałeś zrzucić, e, nie wiem, wideo nagrane na, e, na PlayStation 4, na przykład na e, kartę pamięci, czy tam na memory tak, na, na pendrive'a, mhm. to to po prostu trwa latami. Taki 1 giga to po prostu, wiesz, to wchodzisz, wychodzisz, wracasz za dwa dni, wtedy się zrzuci. Nie? To jest w ogóle nie do pomyślenia no. dla mnie. Nie wiem z czego to wynika, że po prostu ten transfer jest plików jest tak walczony, są nie wiem, encodowane, wykodowane, coś się z nimi dzieje takiego, że jakieś, jakieś szyfrowanie następuje, ale, ale to jest dziwne. Tylko o, o tyle jednak mimo wszystko, nawet jeśli to jest czasochłonny proces, to jednak podoba mi się to, że, że jest tak elegancko to załatwione, że zmieniasz dysk, prawda, przerzucisz to, ale na, możesz po prostu zmienić dysk na większy, bez jakiegoś dętającego ci na zewnątrz tego, tak jak to jest na, na Xboxie. Ja Ale... no, cały czas operuję prawda, na tym 500 giga Xboxowym, mimo że już mhm. dawno powinien do, coś do, dopiąć, bo, bo po prostu nie, nie chcę psuć tej estetyki, wiesz, feng shui, prawda tego urządzenia mogłoby nie. zostać zachwiane do takiego stopnia, że mogło oddziaływać na mnie negatywnie. Na ci tak. Ja, ja w tej chwili mam do Xboxa One podpięte dwa dyski zewnętrzne. O -o. Są jeszcze jakieś wolne USB tam gniazdka? Znaczy, chyba są dwa właśnie i dyski mi nie przeszkadzają, bo sobie są z tyłu, więc jakby nie widać ich za bardzo. Znaczy jeden jest chyba położony na konsoli, ale i tak jakby konsola nie, nie zajmuje jakiegoś prominentnego miejsca i nikt na, nie zwraca uwagi, mhm. czy na niej coś leży, czy nie. I to jest Niezwykła wygoda, bo ja musiałem, zresztą też pisałem kiedyś, że, że padł mi ten Xbox, którego kupiłem w dzień premiery, zainwestowałem w Xboxa One S, który, który ma, ma już, ma już terabajt, natomiast miałem, miałem dysk zewnętrzny do poprzedniego Xboxa i się zastanawiałem, jak będzie wyglądać przeniesienie danych z poprzedniego Plutant Xboxa. <laughs> do nowego i bałem się, że będzie coś związanego tak jak w jak PlayStation, czyli trzeba będzie wszystko pobrać od nowa albo jeszcze jakieś inne cuda nie widy. No i po prostu wyszło na to, że podłączyłem ten stary dysk do, do Xboxa nowego, przerzuciwszy najpierw jeszcze na, na poprzednim Xboxie dane wszystkie na dysk zewnętrzny, podłączyłem ten dysk zewnętrzny do nowego i od razu wszystko zadziałało, bez żadnego problemu. Okay. Wszystko działało, nic nie musiałem pobierać ponownie, a postanowiłem z racji tego, że poczytałem troszeczkę o dyskach SSD i dyski SSD jednak z dnia na dzień tanieją. Nie, nie tanieją na tyle, żeby kupić terabajtowy, ale można w całkiem niezłej cenie kupić dysk 500 gigabajtowy, nawet nie 512, tylko właśnie 500 mhm. gigabajtów. I zaopatrzyłem się w taki dysk i rzeczywiście jest znacząca, w przypadku niektórych gier jest znacząca poprawa, jeśli chodzi o czasy wczytywania, bo one, te, te czasy wczytywania strasznie, strasznie mnie na Xboxie i na PlayStation 4 irytowały w porównaniu do pc -ta. A teraz jest naprawdę, no, duża wygoda, jak gram w Dishonored 2, to, to wczytuje się naprawdę dość szybko. Grałem w Dishonored Definitive Edition, które poprzednio grając na, bez dysku SSD, etapy wczytywały się bardzo długo. Stany wczytywały się bardzo długo, teraz to trwa znacznie krócej. Dark Souls 3 też znacznie krócej na dysku SSD, więc zdecydowanie polecam. Natomiast nie można tego zrobić w tak łatwy sposób na na PlayStation, bo tam wiadomo, z dysków zewnętrznych nie ma, można tylko włożyć nowy, można włożyć dysk SSD, natomiast nie wykorzysta się w ogóle jego szybkości. Znaczy, może jakby przepustowość w PlayStation 4 jest jakoś ograniczana, więc w zasadzie nie ma sensu takiego dysku kupować w Aha. przypadku konsoli Sony. No ale to właśnie, ale tutaj One S y, daje ci taką dodatkową moc. Zauważyłeś w ogóle jakąś taką dodatkową tych kilku klatek y, moc w grach? albo może, że. Znaczy, czy to w ogóle, bo tam jest z tego co wiem, kwestia y, troszeczkę pro, zmiany procesora. I w niektórych grach, na przykład Project Cars, y, czy na przykład, y, właśnie Rise of Tomb Raider, masz y, y, stabilniejszą y, animację. Nie ma, nie ma tego y, stutteringu, czy teringu. Te, y, nie, ma, nie ma takich. Spadków, właśnie czasami do, o kilka, trzy, cztery klatki, więc to jest ciekawe. No, nie? Że, że taki delikatny, mhm. do, do, taka malutka dodatkowa moc jest w tej konsoli, mimo że to jest właśnie yy, yy, skrzynka dużo mniejsza, prawda? Po, powiem ci, że, że jakby nie zauważyłem jakiejś znaczącej zmiany, ale tak naprawdę no, to trzeba by porównywać yy, mając starego Xboxa, nowego podłączonego do dwóch telewizorów stojących obok siebie, odpalone okay. na nich te same gry, to wtedy pewnie można by zobaczyć różnicę. To, to, to nie jest różnica generacji, to jest różnica nie wiem, ćwierci generacji tak, nawet. Tak, nie, <średniej> I, zaraz, <średniej> żarty, <średniej> jednej, jednej setnej generacji różnica. Okay. To jest naprawdę zbyt mało, żeby coś zauważyć. To nie jest przeskok taki, jak mieliśmy z PlayStation 1 i PlayStation 2. Okay. To nie jest przeskok taki, jak mieliśmy z Xboxem i Xboxem 360. Może Scorpio, które w Przyszłym roku ma zadebiutować, zaoferuje jakieś, jakieś rzeczywiste postępy. Ja mam nadzieję, że Xbox Scorpio pozwoli na super płynne i bezproblemowe działanie wszystkich tych gier, które obecnie problemy, może nie tyle problemy, ale mają pewne niedociągnięcia w szybkości działania. Jak Na przykład seria Dark Souls. Tak? Tam, mhm. tam gra jest świetna, ale są obszary gdzie znacząco zwalnia z tego powodu, że no to prawdopodobnie z powodu jakby niedopracowania silnika, bo tam jakby nie ma nic specjalne, specjalnie wymagającego dla, dla mocnych sprzętów do wygenerowania. Mhm. Ale to, to, to by, będzie bardzo ciekawy rok, ten 2017, na początku roku, no prawie na początku roku. W marcu pojawił się Switch Nintendo nowa no, konsola, tak. więc to będzie ciekawe, jak, jak to wpłynie na. Na, na rynek, bo już teraz, nie wiem jak, jeśli chodzi o PlayStation 4 i Remote Play, to ja bardzo mało z tego korzystałem, bo to działało fatalnie, no po prostu mhm. wireless się nie sprawdzał zupełnie, to było mniej więcej tak jak, jak ze Steam Linkiem, prawda, jeśli nie podłączyłeś mhm. się przez kabel, a przecież na Wicie nie ma takiej możliwości, żeby podłączyć przez, przez kabel sieciowy, no to właściwie nie dało się grać. Teraz oczywiście się sytuacja, sytuacja trochę zmieniła, bo y, można zainstalować aplikację PlayStation na komputerze i streamować na, na, na komputer. Ale ja na przykład dużo korzystam y, z aplikacji właśnie Xboxowej do streamowania i właściwie y, mhm. większość gier ostatnio tak, y, tak gran, dlatego że wiesz, młodzi siedzą przed telewizorem, oglądają Netflixa, prawda, bajki i tak dalej. No a ja wtedy, żeby móc no, korzystać jednak z tej konsoli, odpalam sobie przez. Laptopa i, i, i grami, i to się świetnie sprawdza. I oczywiście e, Wii, e, Wii U w jakim stopniu e, rozwiązywało ten problem, bo przecież mogłeś grać na, na, na tym tablecie czy ta, Padlecie, ale, ale jednak to nie, to nie była taka konsola, która, która w jakim stopniu e, mnie interesowała tak? pod wieloma względami, ale Switch. Mimo, że, nie wiem, to, to nic nie wskazuje na to, żeby to miała być jakaś specjalnie, ideologicznie inna konsola, oprócz tego, że oczywiście będzie w pełni przenośna i w pełni stacjonarna jednocześnie, no, że, że ta filozofia Nintendo się nie zmieni, ale mnie po prostu ciekawi, jak inni zareagują, jak inni gracze zaryzykują. Czy na przykład Scorpio nie okaże się, że będzie też jakąś konsolą po części przenośną, co oczywiście no, Byłoby bardzo ciekawe, ale się nie stanie, ale kto wie, czy na przykład za 2-3 lata no, wszyscy nie pójdą w taki, taki właśnie taki, no, półmobilny, półstacjonarny system. No nie? i czy na przykład PlayStation 5 nie będzie taki jak Switch, czy, czy nowa, nowa na Xboxa nie będzie taka. No. To jest ciekawe, no nie wiem, jesteś oczywiście zainteresowany Switchem, prawda? W jakimś tam stopniu. Jestem bardziej zainteresowany Switchem, szczególnie z powodu Zeldy, która ma podobno zaliczyć spóźnienie. Na całe szczęście Nowy Mario ma być też na premierę, więc jakby moje, Będzie w co grać, tak? moje bóle zostaną w, w pewnym sensie ukojone. Ale problemem Switcha dla mnie wydaje się, chociaż tak naprawdę jeszcze wszystkie dane techniczne nie wypłynęły, nie wiemy jaki procesor i nie wiem przede wszystkim jaka jest bateria. Z tego mhm. co słyszałem, bateria ma starczać na 3 godziny. No to jest zdecydowanie za mało, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tablety takie, nie, wiem, jak, jak iPad starczają spokojnie na 10 godzin. No właśnie to jest e, ciekawe, więc... bo trzeba by sprawdzić po prostu, bo wiesz, iPad starcza na 10 godzin, owszem, oglądania filmów, serwowania po internecie. Ale y, na przykład sprawdzić, ile czasu możesz grać, w, nie wiem, Infinite Blade? Y, ja pamiętam, że mój iPad to się rozgrzewał do czerwoności wręcz. Nie można mm -hmm. go było położyć na kolanach, bo, bo można było się poparzyć. Więc zastanawiam się po prostu, jak przy takiej. Y, 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 czy na przykład zależnie od tego, jak, jakie są gry, bo jeśli to będą takie gry, które nie będą wymagały tej mocy procesora, to prawdopodobnie y, życie baterii będzie dłuższe wtedy. Znaczy granie na baterii będzie dłuższe. A no kiedy już go Skyrima, to czy Skyrim będą wymagać tak. na pewno dużej mocy? I te, też na naprawdę nie wiemy, jaki tam jest procesor, czy tam, jest, no, czy tam będzie ta gra pierwsza, czy ta gra dwójka, tak. która chyba jeszcze nie wyszła. a... Ma być prawdopodobnie, czy też ale... jest już przygotowywana dla, dla Switcha, właśnie. Ale nie oszukujmy się, Wysławie. Tak... I tak będziemy no... grać w domu, pewnie. W no tak, będziemy grać w domu, ale wiesz, jakby to ta możliwość przenoszenia konsoli mhm. tak. daje, znaczy daje dużo do myślenia też. Ja, ja na przykład szczerze powiedział, że kiedyś marzyłem o konsoli przenośnej i moją pierwszą konsolą w ogóle był. Game, Game Boy Advance w 2001 roku uh -huh. i to był Game, Game Boy, jeszcze oczywiście ten bez podświetlonego ekranu, i jakby później, później PSP kupiłem od razu, gdy tylko się pojawił i du, dużo czasu spędziłem jakby grając w gry przenośne, ale tak naprawdę teraz łapię się na tym, że częściej niż na konsolach przenośnych, gra, jeśli już to na iPadzie, właśnie. Więc trochę tak wydaje mi się, że tablety wchłonęły ten rynek przenośny. I nie wiem, czy na przykład jadąc w podróż, bym brał ze sobą switch po to, żeby nie ograć, jeszcze bojąc się, że na przykład, nie wiem, jestem w środku podróży do Warszawy, która trwa tam kilka godzin i w połowie tej podróży napaliłem się na, 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 na to, że będę grać sobie w Skyrima, czy nie wiem, coś innego i pach siada bateria. Czy sumie... jest szansa, że w takim pociągu typu Intercity, czy tam Pendolino... Tak, jest, tak, jest ładowarka, tak, tak. tak, tak jest można ładowarka. Jeszcze. Albo ale w samolocie połowie... to już jest problem, Lecisz powiedzmy w delegację do Ameryki i przecież lot nie trwa tam 2-3 godziny. No, no, no i, tylko i, z 10. Problem. Tak, tak, no. tak ale... No, kto wie, no nie? To jest, to jest. Ale zobaczymy. Właśnie może, on... może będziesz kupować mi ten do Switch i dodatkowo będzie specjalny dodatek obok, obok Switch, będzie to sandwich, czyli, czyli wielki, wielki bank, 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 tak. bank zasilania. Tak, tak, tak. tak, tak. Nie, czy widziałeś ten bank zasilania w formie takiego, takiej obudowy, którą y teraz zaproponował e, Apple do swojego jako oficjalną obudowę, z, z, właśnie z banki. Do telefonów e, widziałem. A, która po prostu wygląda jak. Jak Wygląda jak, e... jak garb. Tak, może tak? oglądali dużo konika garbuska, może oglądali do dużo e, mhm. dzwonnika z Notre Dame i stąd mhm. takie quasi-modowe skojarzenia. To jest w ogóle Nic. bardzo ciekawe, w jakim kierunku Apple idzie, jeśli chodzi o design, bo oni robią już coraz ładniejsze rzeczy, zaś ciekawsze, ale. Jakby zatrzymali się w pewnym stopniu. Moim zdaniem, oczywiście tam są drobne różnice, drobne przyspieszenia, ale jakby te ich komputery nie są coraz mocniejsze, coraz szybsze. Więc właściwie jak kupisz Maca, ale takiego porządnego Maca, to właściwie prawie, prawie zakup na, na, na dekadę co najmniej. Mhm. Bo, bo... Widziałem, takie... Tak? widziałem takie fajne porównanie, że Apple to, to dawny Microsoft, a Microsoft to jest dawny Apple obecnie, tak? Bo w, z Microsoftu wychodzi więcej innowacji technicznych, jak chociażby Surface Studio, czyli ten komputer e, all-in-one z takim. super takim. Z, z takim zawiasem bardziej, który pozwala ci położyć cały ekran przed sobą. Ale nie, nie, ja mówię o tym takim, coś innego. tak, tak, tak? No to tak, ale to tak mm -hmm. dla grafiku głównie. Tak, natomiast. Tak. Ten studio wygląda obłędnie. Ja ja, mam, ja pracuję na, na iMacu normalnie, takim, czyli też komputerze One i w sobie chwale, świetny ekran, zero problemów w zasadzie z systemem szczególnie, uh -huh. ale, ale jak zobaczyłem to z tego studio i, i jak on wygląda, jak się prezentuje. Jedyny problem tego sprzętu tak naprawdę jest Windows, moim zdaniem, tak? bo, bo i, i jakby jak się człowiek przyzwyczai do do systemu macOS, który też jakby dziwnie jest z każdą edycją i niekoniecznie są to zmiany na dobre, to jednak to cały czas mimo wszystko jednak wolę MacOS od, od Windowsa. Mhm, no. No. Chociaż ta dziesiątka wprowadziła tak parę takich zmian, które, które mogą, mogą ci przypaść do gustu, ale no, no, to jest wszystko kwestia właśnie preferencji i takiego jakby przyzwyczajenia, tak jak, tak jak powiedziałeś. Mhm. Ale wspomniałeś, wspomniałeś i złapę cię tutaj za jednak, że, że grałeś w Dishonored Thin Edition i rozumiem, że w Disoner 2 też grasz i, i pewnie przeszedłeś i pewnie grasz drugi raz, żeby przejść dziewczyna, bo tam chyba jest możliwość grania korwo albo... Emily. Emily, tak. Em jest córka mm -hmm. cesarzowej, tak? Pamiętam? To jest córka cesarzowej i korwo. Tak, więc tu jest powiedziane, to jest powiedziane jasno to, co w D Dishonored było w zasadzie też powiedziane, ale nie do końca. Tam jakby tam odrobina mm -hmm. zastanowienia była, nie, nie do powiedzenia, ale tak tutaj już jest wyłożone jasno. A to ma jakieś że, że... znaczenie na przykład, nie bo to chyba nie, i tak nie, nie spamiętuje save, ale czy gra na przykład wybrała jakieś takie ostateczne zakończenie, które... które... Nie. Aha. Czyli się po prostu nie wspomina nie, o znaczy... tym, o, o, to, to, co powiedzmy ostatecznie się wydarzyło. Pod nie, wspomina się o, nie wspomina się o tonie mm -hmm. zakończenia, bo jak wiadomo, można zakończyć grę na dwa sposoby. To, tak. to jest moim zdaniem to jest tak trochę taka ułomność gry, że, że jakby są dwa, sk dwa skrajne obrazy świata, jaki się po sobie tak. zostawia w Dysonest, gdzie jest albo ślicznie pięknie i ćwierkają ptaszęta. Jest jasne niebo i wszyscy są szczęśliwi, albo w ogóle niebo czerwone, korwo, morderca, na wszystkich, chodzą żywe trupy po ulicach i w ogóle jest strasznie źle i niedobrze. I, i to, to jest taki, to takie naiwne trochę się wydaje, nie? Bo, bo jakby jest albo, albo pięknie, albo strasznie, w zależności od tego, czy, czy, czy graliśmy delikatnie, łagodnie i przemykając się, nie zabijając, lub zabijając. Niewielką liczbę osób, tych głównie łotrów, czy też byliśmy takim rzeźnikiem w stylu Kuby rozprowacza, wtedy zakończenia są różne. No, no i znaczy tutaj z Dysonus 2 wychodzi raczej, że y jedynka zakończyła się tym, tym, tym mniej brutalnym mhm. y zakończeniem. Hmm. Ale, Ale akcja się mówi o w innym nawet. zupełnie miejscu, prawda? Czy, więc oni jakby nie, nie muszą się specjalnie odnosić do tych wydań, czy to jednak jest to samo miejsce? Oj, oj, znaczy to jest te, te, ten sam archipelag wysp. Mhm. Początek jest w Dunwall. Nie, nie będę mówił za bardzo, co. Znaczy wiadomo, że później się przenosi na wyspę Serkonos, naj, najbardziej na południe położoną wyspę archipelagu, oraz do miasta Karnaka, które jest miastem ro, rodzinnym e, Korwo. I. E, tam dzieje się główna część akcji, ale nie tylko, ale nie będę zdradzał, no nie będę zdradzał tajemnic. Tylko powiem jedno, jakby żeby to, to, to rozstrzygnąć. Niestety nie ma kontynentu Pandyzji, który jest takim no jakby wzbudza bardzo. Jakby to określić, poczucie tajemnicy wzbudza. I już w jedynce, kiedy można było natrafić na notatki, czy też mapy z kontynentem. I jakieś książki traktujące o pandyzji. No, marzyłem o tym, żeby pandyzja pojawiła się w grze, i tak czekałem na Dungeons 2, mając nadzieję, że ta pandyzja gdzieś się pojawi, ale później okazało się jednak, że pandyzji nie ma i miałem przyjemność oglądać transmisję na Twitchu z Serviem Smithem, czyli, czyli jakby dyrektorem, kierownikiem kreatywnym, czy reżyserem gry i zadałem mu pytanie, czy jest szansa na zobaczenie Pandyzji, on powiedział, że, że raczej nie, że Pandyzja to jest taki mityczny land, który, czy też nie land, kraina, mityczna tak. kraina, przepraszam za, za wrzucenie tego, tego z słowa, że to jest mityczna kraina, w, którym, w której no, dzieją się rzeczy, rzeczy dziwne, kraina niegościnna, niebezpieczna i wolą, żeby pozostała taką tajemnicą, no bo rzeczywiście świat, w którym świat, który się odrze tajemnic, traci mnóstwo ze swojego czaru i uroku. No I, i te, to i te, właśnie tak, się stało to, z Gwiezdnymi Wojnami, prawda? Epizod to, to, to się stało z Gwiezdnymi Wojnami, to się wiesz, to, to też się dzieje z naszym światem. Im więcej poznajemy, im więcej poznajemy, im więcej mamy informacji na temat tego, jak funkcjonuje świat, im mniej jest białych plam, tym staje się tak. on... Jest e, takie porównanie do robienia kiełbasy, prawda? Tym <laughs> Staje się on bardziej, no, jakby to powiedzieć... E, znaczy, mniej więcej po prostu tak. staje. Znaczy, oczywiście są tajemnice, które wymagają ogromnych specjalizacji, bo na pewno cały czas w fizyce i, i nie wiem, i w naukach ścisłych istnieją tajemnice nierozwikłane, natomiast one nie działają na ogólnie powiedzmy, jakby na większość populacji, ponieważ żeby w ogóle dowiedzieć, się, że, że są jakieś problemy i, i tajemnice i, i jakby. Poczuć ich wpływ na siebie, trzeba być już specjalistą wysokiego stopnia. I, i, a, natomiast dawniej, e, nie w XIX wieku, wystarczyło poczytać o tym, że są jakieś wyprawy do Afryki, czy też są jakieś tajemnicze miasta w Ameryce Południowej. i to musiało robić wrażenie, I, jak ja sobie tak. No mimieśle. tak, jakby było mnóstwo białych plam, a teraz, teraz tych białych plam w zasadzie nie ma już w ogóle. Coraz bardziej ludzie są tacy zgoszchniali, tacy sceptyczni, tak, a to na pewno nie jest nic niezwykłego, bo, bo coś tam, wiesz, bo chodzi o to, że nawet nie, że ten taki romantyzm, wiesz, zniknął z tego wszystkiego, dlatego, że po prostu, a, mamy ten dostęp do wiedzy, taki momentalny, że wszystko możemy sprawdzić, zweryfikować w Google, oczywiście, no, ludzi, weryfikuje rzeczy, ale po prostu jest coś takiego, że zawsze możesz, jeśli miałbyś jakieś zapytanie, to ono ci nie będzie długo nurtować, że ono nie będzie tak wiercić długo w dziury w tobie, jakby cię fascynować, bo wszystko możesz od razu sprawdzić. I, i trochę też mi brakuje tego... Znaczy ja uciekam w science fiction albo w jakieś opowiadania grozy i przenoszę się powiedzmy w czasie właśnie czytając, oglądając te filmy, seriale do takich innych, in, takich innych miejsc, gdzie, gdzie jednak zawiesza się tam trochę niewiary, ale pewne rzeczy no. po prostu się przyjmuje zupełnie inaczej niż w tym takim właśnie sekularyzowanym, takim sceptycznym świecie, gdzie nauka jest powiedzmy nową religią, ale tak naprawdę większość ludzi to nie ma nawet pojęcia o nauce, nie? tylko tak szasta mm -hmm. takim stwierdzeniem, że, że nauka to jak, fakt i tak dalej. Jak stwierdzili amerykańscy naukowcy. Tak, tak, dokładnie. Tak. Amerykańskie profesorowie taki... w amerykańskiej telewizji, to już w ogóle jest double taki. Ale jak, jak masz taką, taką tęsknotę za tajemniczą, to koniecznie Dizony 2 zagraj, ponieważ świat jest o tyle... Yy... Jakby przypominający nasz, to jest, to jest jakby XIX-wieczna wiktoriańska Anglia. Plus różnorakie naleciałości, ale to jest świat, który mimo tego, że jest tak w pewnym sensie inny, to jednak jest bardzo znajomy. I, i naprawdę przedstawienie tego świata łącznie z grafiką, z projektami architektonicznymi, z jakby ze Posłem wytłumaczenia, jak, jak on działa z, z, tą, z tym całym przemysłem wielorybniczym, który pozwala na wydobywanie tranu, który to znowu tran jest takim, powiedzmy, głównym środkiem napędzającym, czy też dającym energię. Ale nie tylko, bo jest, pojawia się też nowy, nowy typ, mhm. jakby. Jakby to powiedzieć, zasobu, który, który umożliwia działanie różnych elektrycznych urządzeń, Aha. to Dzone to, to 2 jest, mimo że jest tak bliskie, to jednocześnie ma w sobie mnóstwo tajemnic, jest pandyzja, jest, ten, jest pustka czy też Void, w której trafiamy na postać outsidera, czy, czy też polskiej wersji odmienca. Zresztą polska wersja, bo gram także są polskie napisy. I angielskie audio, mhm. to, to polska wersja jest przetłumaczona w większości bardzo pozytywnie. Tak? Jakby jak się człowiek przyzwyczai do, do, do pewnego nazwnictwa, to, to nie ma absolutnie żadnych problemów. Jest dużo takich klimatycznie przetłumaczonych tekstów z notatek czy z książek. Tak więc, więc nie ma problemu. Natomiast w ogóle nie sprawdzałem polskiego debingu, no bo skoro. W, w korwo wciela się garet no z tak. Pifa, no, no to no to po prostu jakby tutaj nie ma startu, tak? Mhm. Więc w, w ogóle, kiedy gra się, kiedy gra się korwo, bo, bo przeszedłem grę już raz, grając tak, żeby nie zostać dostrzeżonym, dostrzeżonym żeby nikogo nie zabijać. Żeby duchem, się, tak? Duchem, tak. Całkowicie przez całą grę nikt mnie nie zauważył. Nikogo nie zlikwidowałem. Starałem się zawsze bezkrwawe rozwiązania stosować. I y, 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 kiedy się gra i korwo y, wypowiada swoje komentarze, no to ma się wrażenie, że to jest Steve po prostu. No właśnie, gra... bo to jest taki większy spadkobierca duchowy Tiffany, niż sam ten Tiffany nowy był, tak, prawda? Tak, tak, tak. Więc to jest, to jest ciekawe, że, że w tej grze jeszcze chyba bardziej niż w poprzedniej części, tak, w, w, w pierwszym Dishonored, udało się y, tak urozmaicić, czy y, znaczy nie urozmaicić tak rozwinąć rozgrywkę, że po prostu to nie tylko to jest to, że możesz grać, powiedzmy, nieagresywnie, jako duch i tak dalej, ale po prostu sposoby, w jaki możesz właśnie rozwiązać dany problem właśnie gdzieś, nie wiem, nie militarnie, tak, czy nie, nie rzucając się gdzieś w ogień, wirwalki, bycie, nie wiem, jakimś berserkerem, jakimś, nie wiem, yy, yy, wojownikiem wspaniałym, tylko po prostu Gdzieś cichaczem coś zadejdzie, rozglądając się po terenie, czy korzystając z mocy czy, nawet z mocy, czy nawet nie, to właśnie z tego co słyszałem, po prostu jeszcze bardziej roz, jest rozbudowane w tej grze, i że, że ten, ten świat daje więcej możliwości. I to, to najbardziej mnie fascynuje, jak, jak właśnie, yy, yy, kiedy na przykład nie, wiem, zdecydowałeś sobie, na, że będziesz prawda, w ten sposób grał, to czy, czy, czy ta gra była wyjątkowo trudna, czy dawała ci taki wystarczający duży poziom wyzwania, ale nie frustrowała, bo wiem, że, że też są też zagadki logiczne i tak dalej. No tam jest wiele rzeczy, które powiedzmy mm -hmm. taki normalny gracz, taki, który szuka po prostu prostych gry, mógłby się odbić, nie? I, I zacząć grać rzeczywiście w tą grę jak shooter. Prawda? Czy, czy w jakiejkolwiek taką mm -hmm. inną grę, gdzie bardziej liczy się, wiesz, ile przeciwników zabijesz, niż ilu ominiesz. No właśnie zastanawiam się, jak, jak ci się grało w tym sensie? Czy, czy, czy... Grało mi się świetnie, grało mi się świetnie. Pamiętasz tam w 2 masz, i w pierwszym też masz w zasadzie cztery poziomy trudności, yy, i one tak naprawdę zmieniają głównie to, jak działa sztuczna inteligencja i jak łatwo cię dostrzega. Ja grałem na tym domyślnym poziomie trudności za pierwszym razem i, i teraz też grałem na domyślnym. Natomiast przy trzeciej rozgrywce, bo na pewno będę się oprzeć po raz trzeci, łączę sobie najwyższy, yy, żeby sprawdzić, jak wpływa to na zachowanie sztucznej inteligencji, jak wpływa to na to, yy, jak spostrzegawcza jest ta sztuczna inteligencja. I jak kojarzy fakty. Bo tu ja na przykład spotkałem się już z takimi sytuacjami, i to było po raz pierwszy, chyba w jakiejkolwiek grze, że kiedy yy, mm, strażnik, kiedy wszedłem na chwilkę w pole widzenia strażnikowi, nie na tyle, żeby mnie dostrzegł, że coś mu zamajaczyło, poszedł sprawdzić. Ja się ukryłem pod łóżkiem i wyobraź sobie, że poszedł za mną i zajrzał pod łóżko. Hmm. I... Czy nie zachował takie... się jak, typowy taki, e, g, e, jak typowa sztuczna inteligencja? Tak, grach, o, nie, To chyba no... były szczur. O, tak, pójdę dalej. Nie, on, on zaczął obszukiwać pomieszczania po prostu i w końcu zajrzał pod łóżko, gdzie mnie dojrzał, więc wczytałem y, y, szybki zapis. I to o, kolejny, plu, kolejny plus z zonu 2: istnieje możliwość szybkiego zapisu, który rzeczywiście w miarę szybko się wczytuje i, i bardzo szybko się zapisuje, można, można y, szczególnie hmm. kiedy gra się, tak by pozostać niedostrzeżony, bo powiedzmy sobie szczerze, że. To nie jest proste. Czasami jest takie nagromadzenie strażników y, zwykłych i robotycznych, bo są, bo są roboty też teraz. To mhm. Można nie roboty, tylko takie mechaniczne konstrukty. Y, w niektórych misjach się pojawiają, które dosyć y, trudno ominąć, bo, bo widzą i z tyłu, i z przodu. Mhm. Więc y, niektóre misje były takie, że, że y, przyszedłem jakiś, jakiś kawałek, zapisywałem stan i później. Krok po kroczku. no Może nie takie mini kroczki, ale tak, tak co parę minut zapisywałem. Natomiast będę zdecydowanie chciał przejść tę grę w sposób roguelike kiedyś, czyli po prostu gram na jednym zapisie. I niech się dzieje, co chce, tak? Wiadomo, że wtedy raczej jako duch tego nie przejdę, ale będę starał się. Będę musiał unikać strażników, nie będę mógł iść na hura, Jaki to sposób jest dosyć często pokazywany w różnych filmikach prezentujących moce z gry, bo tam naprawdę można cuda niewidy robić. Mhm. I to jest moim zdaniem taki, jakby. Może nie minusy, jakby pewne niedociągnięcie w może kampanii promocyjnej, że ona się skupia na tym, na tym najbardziej widowiskowym fragmencie, ale yy, nie pokazując możliwości cichego przejścia i, i czy też skradania się, znajdywania wskazówek, jak można się przedostać na, na teren. Jakiś ogrodzony, który, a tu się okazuje, że na przykład jest jakieś przejście, o którym wspomina ktoś w notatce, a normalnie nie jest ono widoczne, tak? Mhm. Natomiast kampania reklamowa skupiła się na tym, żeby pokazać, jakby, moc mocy. Tak. I te moce rzeczywiście są fajne. No właśnie jak tylko... one się różnią w porównaniu do tego co... co bo domyślam się, że pewne rzeczy muszą się... No, musi być blink, tak? Czy, czy jakieś takie podstawowe, mm -hmm. y, charakterystyczne dla korwa mocy, no muszą być, tak? Korwo Ale... ma w zasadzie te same moce, które miał. Natomiast Emily ma zupełnie inne moce. Aha, czyli nie rozwinęli, mocy tak... Nie, nie poszli w kosmos, znaczy, powiem ci tak? Ja, ja w, korzystałem tylko z mignięcia. W przypadku Corvo, przy, przechodząc tym, tym duchem, Robiłem, korzystałem tylko z mignięcia, z niczego innego. I nawet nie patrzyłem za bardzo na, na, na moce mm. jego. Po prostu rozwinają sobie mignięcie, bo, bo można mocę rozwijać. Do, do jakichś tam poziomów i zwiększyłem sobie jeszcze wytrzymałość i, i szybkość, żeby móc y, y, szybciej biec, a, a także spadać z większej wysokości. Natomiast w przypadku Emilii, y, jako że gram podejściem takim bardziej rzeźnickim, a, y, y, to, y, to y, znaczy po prostu jak ktoś wpadnie, Jeśli wejdzie pod nóż, to już nie, nie robisz jest no, stan, to już, tylko po prostu. Tak, tak. To, to jest, tu ja mam, mam zdecydowanie mniej stanów, tutaj ja mam po prostu jeden stan na misję, tak? Po prostu co się, co się, co się stanie, to się to tak postępuję, tylko że jakby jako, że nie mam wprawy w takim graniu, to dosyć, może nie często, ale zdarza mi się zginąć. Wobec tego to nie jest też takie podejście typu mm. roguelike, że, 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 tak. że jeden zgoni koniec, tylko po prostu jak zginę, no to, no to wczytaję. Ale ta, ta różnica między między i Emil to, to oczywiście pomijając wojnę płci, tak? ale to jednak Aha. nie jest filozofia podejścia do, do gry, tylko, czy tam powiedzmy do mocy, tylko po prostu to jest zupełnie inny wachlarz. Nie, nie tak, że powiedzmy, że powiedzmy magia wodna, magia, nie wiem, ognia, czy coś takiego. Nie, wody, nie, nie. nie, to nie? są po prostu, no, o ile korwo ma na przykład mignięcie, to, to Emily ma coś innego, to, to jest bardziej takie przyciągnięcie, ona się przyciąga do miejsca, które znajduje się w pobliżu. Tak jakby zarzucała lasso i się do A. tego miejsca przyciągała. Mhm. I, I to moim zdaniem, jak, jak, jako, że jestem przyzwyczajony do mignięcia u korwo, to te to jakby przyciągnięcie Emily działa gorzej jak dla mnie, jak? No, ale ma na przykład taką moc, która się nazywa domino i pozwala połączyć dwie lub więcej osób, jak, kiedy się tą umiejętność rozwinie i te osoby z, z, są ze sobą powiązane w ten sposób, że to, co się stanie jednej osobie, od razu się dzieje pozostałym osobom. A, Czyli możesz powiązać sobie cztery osoby i na przykład strzelić do jednej i giną wszystkie, albo strzelić do jednej usypiasz wszystkie, albo jedna wchodzi na ścianę światła, giną wszystkie. <laughs> Nie, to jest, to jest I... zupełnie inny sposób grania, to faktycznie, ale jakoś fabularnie to nie ma yy, yy, jakiegoś takiego dużego wpływu na to, co się dzieje, tak? Że, czy grasz właśnie Emily, czy grasz Corvo, w tej to nie jest tak, jest... że jakieś inne misje się pojawiają, czy nie, inne wątki? Nie, 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 misji nie ma innych, w tej chwili jestem w czwartej misji Emily, misji jest w sumie, no powiedzmy dziewięć. Mhm. I jestem, jestem w czwartej misji Emily, czyli w mechanicznej rezydencji w ogóle projekty misji w tej grze to jest po prostu absolutne mistrzostwo. Mistrzostwo świata to jest ilość pomysłów, jakby mnogość dróg dotarcia do celu, alternatywne sposoby rozwiązywania problemów. no To jest najwyższa klasa po prostu, najwyższa klasa, i to jest jedna z ogromnych zalet Desoned, dy że w większość miejsc można dojść na dwa-trzy sposoby. Można misję rozwiązywać na, na co najmniej dwa sposoby, niektóre na więcej. No jest na przykład taka misja, w której musimy dostać się do opuszczonej posiadłości pewnego człowieka, i można się tam dostać, znaczy można zdobyć klucz do tej posiadłości, sprzymierzając się z jedną, jedną z frakcji, które tam przed tą posiadłością są, albo z rewidentami, czyli z OWCS, albo z takim gangiem. No i w zależności komu pomożemy, to będzie, taki, będzie to wpływać na grę, ale okazuje się, że jest też trzecie, trzeci sposób. Można dostać tam samodzielnie, rozwiązując taką bardzo fajną zagadkę logiczną, która nawet, której nie można spojrzeć, bo za każdym razem jest generowana od, od nowa. Dla każdego wygląda inaczej. I, I ta zagadka jest fantastyczna po prostu, jak, jak udać się ją rozwiązać, to w ogóle, dostaj, nawet nie wiedziałem, że tak jest, ale dostajesz osiągnięcie specjalne, że jeśli uda ci się tę zagadkę rozwiązać bez, bez pomocy niczyjej, to jest w formie takiej jakby zgadywanki, że zna, zna, znajduje się w pomieszczeniu ileś tam osób, Każda jest ubrana w innym kolorze, każda ma każda, pije co innego, każda pochodzi z innego miejsca i każda ma jakiś swój rodowy klejnot. Trzeba przypisać do nazwiska. Co piją i osoby? Wy, wy, wystarczy klejnot, wystarczy natomiast pozostałe dane są potrzebne, żeby, żeby je zidentyfikować, bo to jest wszystko tak opisane, że dama siedząca, na przykład dama w zielonym siedziała najbardziej z lewej strony, obok niej siedziała dama pochodząca z tej wyspy. W pewnym momencie dama z diamentem wskoczyła na stół. I przewróciła się na damę pijącą wino, Wiesz, i jakby z wszystkich jakby przesłanek, wszystkich tych informacji musisz wywnioskować no, kto jest kim, tak? Aha, aha. I, I za każdym razem te kolory, miejsca docelowe, trunki pite oraz klejnoty rodowe zmieniają się, więc to nie jest tak, że ktoś rozwiąże tę zagadkę i powie to tu, to tu, to, to, to tam, tylko dla każdego no, tych zmiennych trochę jest, dla każdego ta, ta zagadka jest inna. Mm -hmm. I, no i Dużo to zastęba zapisałeś w... zeszycie tam, szukając kombinacji odpowiedniej? Czy, czy wszystko robiłeś na ekranie jednak konsoli? Nie potrzebowałeś? Nie, wziąłem, wziąłem, robiłem sobie notatki, wziąłem sobie tab tablet, rozrysowałem no i nie zajęło mi to jakoś tak strasznie dużo czasu. Czy mi się Ale wydaje, sprawa... że masz fantastyczne doświadczenie związane z The Witness, które, które pozwoliło ci? Znaczy oczywiście The Witness <śmuszczony> są trochę inne, inne zagadki. In, in, inne zagadki, znaczy ja, to są tak, to jakby to, to, to nie jest, ta zagadka to nie jest nic nowego, kiedy. To jest klasyczny, to jest tego, co powiedziałeś, taki klasyczny to jest, model, tak, To jest jak klasyczny model zagadki, pamiętam, że jest chyba nawet, nawet się, jakby miłowanie takich zagadek jak jakiś Albert Einstein, i kiedyś też wychodziły pisma szaradziarskie, różne, takie, które, których były nie tylko krzyżówki, czy tam jakieś inne rodzaje zabaw słownych, ale też tego typu zagadki. To jest to jest też typowa zagadka, jaka może być na przykład jakimś jakimś Powiedzmy, powieści kryminalnej, tak? Że ktoś skądś, Herkules Poirot, zbiera wszystkich w jednym pomieszczeniu i mówi, no jakby ustala z poszlak, które zdobył, kto jest kim, prawda? No to, jest tak, to jest taka klasyczna zagadka, powiedzmy, kryminalna, czy też zagadka w ustalenie tożsamości. Ale naprawdę nie spodziewałem się tego w tej grze i. Było, to było na, na, naprawdę świetny moment kiedy s, s, jakby w grze stałem przed tymi drzwiami y, usiadłem sobie y, prze, przed, y, przed telewizorem i to było tak, że się siedzę przed tymi drzwiami i próbuję rozwiązać zagadkę jak się udało i, i, i przeszedłem dalej i nagle wyczułem na to że przechodzę od razu do następnego etapu y, i w zasadzie spędziłem w tym y, jakby ominąłem w zasadzie cały jeden etap mhm. Bo bo jakby pominąłem etap walki dwóch frakcji na tym terenie, w ogóle się w to nie, 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 nie jakby, angażowałeś, tak? Nie, nie angażowałem w ogóle. Także ominęło, ominęła mnie jakaś część fabuły, ale w ogóle mi to nie przeszkadzało, ponieważ ym, rozwiązałem fajną zagadkę i było to, to takie jakieś. Ta gra niczego na mnie nie wymuszała, wiesz? P -p Pokazała mi, że istnieje, istnieje jedna droga, istnieje druga droga, istnieje też trzecia droga. I nie dziwiłbym się, gdyby istniała jeszcze czwarta droga na rozwiązanie mm. tego. Może, może teraz przy, przy kolejnym przejściu to sprawdzę. I, i, i to jest w tej grze fantastyczne. To, że nie trzeba zabijać swoich celów, tylko można je załatwiać. Na inne sposoby, często powiem, bardziej wredne, czy może wredne to złe słowo bardziej okropne dla tych, dla tych ofiar niż, niż śmierć. Podejrzewam, że część ofiar potraktowana tak, jak została. Przeze mnie w tej grze, mimo że ich życie zachowałem, to podejrzewam, że wolałyby niektóre odejść z tego, z tego świata niż przeżyć. Mhm. A to jest ale, też ale graktura, to pokazuje która... ogromną wyobraźnię autorów. Mhm, mhm. Ale to jest też gra, która chyba dużo opowiada miejscami. Nie tekstem, nie, nie jakimiś audiologami. Nie wiem, czy są audiologi w ogóle, czy jakieś... Są audiologi tak? z tradycyjnie, tak, tak, no, tylko z, jakby zmi zmi zmienił się, zmieniłeś. Się. Widać, że technologia poszła do przodu, zmieniły się lekko te urządzenia odtwarzające. Możemy też napotkać na takie bardzo fajne maszyny do pisania. Tylko szkoda, że o ile jakby można sobie postukać te maszyny do pisania, to z reguły nie ma na nich zapisanych jakichś informacji, nic mm -hmm. takiego, ale w tej grze jest bardzo dużo. Jest mnóstwo historii zaszytych, które po prostu możesz zupełnie ominąć. I duże opowieści, które tworzą jakieś tam tło i jakąś, jakąś historię, czy też, czy też wręcz historię, jakieś historie, które są, są tam gdzieś w tle, pokazują nam ten świat, opisują go w sposób często niejednoznaczny, i, i ty sobie po prostu możesz jakby. Dzięki temu jakby stworzyć barwną wersję tego świata, w którym się porusza. To jest, to jest świetne. Oczywiście jest też dużo takich sytuacji właśnie, że, że domyśla się, co, co się mogło stać na podstawie tego, co widzisz po prostu. No i to jest jedna z wielkich zalet Disney. Zresztą to, to, to samo było w w pierwszym Disone 2 wzięło to, co było dobre w pierwszym i zrobiło to jeszcze lepsze, i wydaje mi się, Poprawili wiele. Znaczy, tam nie było wiele niedociągnięć. Poprawili Czeka. te niedociągnięcia, które były w Dysunet pierwszym I, i, no i jest, jest to gra świetna. Gdyby jeszcze y, dodali więcej na przykład dróg, y, czy też jeszcze więcej możliwości przechodzenia niektórych, y, niektórych przeszkód, to byłoby jeszcze wspaniale. Chociaż tak naprawdę jest tych możliwości i tak bardzo dużo. Y -y -y. Bo... I ta rozgrywka, z tego co wiem, no to. Znaczy, z tego co mówisz, rewelacja. Ale. Powiedz mi, Sławie, czy fabularnie, czy tam jest coś, czy jest coś takiego, co na przykład, nie wiem, fabularnie cię zainteresowało, jako, jako cał, cała ta intryga, czy to wszystko jednak ma, ma tak marginalne znaczenie, znaczy, że jest że jakby jakiś nieznaczący powód jest, żebyś robił mhm. tę misję, bo te misje są kwintesencją, te twoje zadania są kwintesencją, więc tak naprawdę ten główny wątek jest, jest mniej znaczący, czy jest to jednak coś, coś takiego istotnego, że to jest jakaś taka ciekawa historia, bo Widziałem, pokazywałeś na, na, na swoim profilu na Facebooku, że zainteresowałeś się literaturą związaną z Dishonored mm -hmm. i sięgnąłeś po jakąś książkę. Nie wiem, czy tak, zdążyłeś się z... przyczytać, czy nie, ale, ale widziałem, Jeszcze że... nie, jeszcze nie. Książka się nazywa The Corred Man i, i opowiada z tego, co y, widziałem o Dałdzie, mm -hmm. czyli głównym y, y, antagoniście części pierwszej. Z którego też można się wcielić w, w, w tym w epizodzie Knife of Dunwall, czyli z Dunwall, który możemy Daudem, skrytobójcą, który zabił Jessamy's, Jessamine Coldwin, czyli tą cesarzową, możemy tym zabójcą zagrać. I są bardzo fajne misje, polecam wszystkim. I Koran Man z tego co wiem, traktuje o nim po części, ale tak naprawdę to są moje domysły, bo to jest tylko ta wiedza, którą wyczytałem z tyłu okładki. Jeszcze nie wiem, czasów, A to jest jedyna książka, która do tej pory się pojawiła? Na razie tak. Pojawia, będzie też cykl komiksów, który się pojawi że od grudnia. Chyba cztery, cztery zeszyty mają wyjść. Więc poczekam na tak zwany integral, kiedy już będzie cały. Mhm. I, no i, jest, i, I wziąłem jeszcze taką książkę, która, która wyszła dwa lata temu czyli taki jakby ilustrowany przewodnik pod z pięknymi grafikami i no też jakby informacjami dodatkowymi, które uzupełniają nasz wgląd w ten świat. Natomiast cała powiedzmy, główna oś fabularna to jest typowa opowieść o o utracie i próbie odzyskania czegoś, tak? utracie tronu i, i próbie jego odzyskania. I ona jakby nie jest jakoś szczególnie odkrywcza. To nie jest... To nie jest, nie jest tak, że na końcu jest jakiś twist niesamowity i się dowiadujemy, że ktoś był kimś innym, niż myśleliśmy, i w ogóle wszystko jest na odwrót. Nie. To jest prosta, to jest prosta fabuła. A czasami nawet jest lepiej właśnie mi, mniej, a lepiej. Znaczy w sensie czasami po prostu można przedobrzyć mm -hmm. po tym względem, więc. Natomiast poszczególne misje to jest majstersze. No to mechaniczna rezydencja to jest jedna rzecz, ale później, jak myślałem, że mechaniczna rezydencja to jest coś po prostu. Tak wspaniałego, że trudno to będzie pobić, ale Skubańcy pobili to, bo, bo później się pojawia taka misja, w której jest taki że no, Ja go nie chcę powiedzieć, uh -huh. myślę, bo to dużo obsuje. ale no, y, nie było chyba takiej misji w ogóle y, y, w ogóle w grach tego uh -huh. typu, w której, w której masz taką, no, takie możliwości. Znaczy, były gry, gry oparte na podobnym schemacie. Kurczę, to jest takie, tak mówię i z jednej strony mówię, a z drugiej nie mówię. Znaczy, tak jeśli, to jest, jeśli to jest jakiś fabularny element, to myślę, że mogliby się niektórzy obrazić, że to jest wiesz, tak, spoiler, po, po, ale jeśli to jest po, na przykład po, nie wiem, mechaniczny spoiler, no, czy mechaniki... To, 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 jest, to jest spoiler nie? mechaniki i to jest spoiler tego, czemu ta mechanika akurat tak jest, więc y -y -y. nie chcę psuć. Y -y -y. No może jak uda mi się wepchnąć do Fantasmagorie, za jakiś czas, i już więcej osób przejdzie, dydzony, to wtedy powiemy, powiemy, uwaga, spoiler, poczekamy się. Może w, w teraz możemy. Mo <laughs> chyba że teraz powiemy, że jest spoiler, tak? Może ty nie chcesz Znaczy, Wiesz co, spoiler, 5 sekund. Jak chcesz, to możemy zrobić taki spoiler i ja go wrzucę po prostu na, na sam koniec odcinka. Ja to po prostu wytnę i na sam koniec odcinka. Jeśli ktoś po prostu będzie miał tak strasznie ciekawe, ale albo możemy. Okay. Y, 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 ten spoiler zostaje specjalnie i, i trochę tak zaciekawić naszych słuchaczy. Jak będziemy robić podsumowanie roku, ale to już podsumowanie roku już za, już za miesiąc, wtedy wrócimy do tego mam nadzieję, że, że sobie znajdziesz że... czas i, i wtedy, wtedy nagram właśnie taki specjalny odcinek i wspomnimy, bo nie wątpię, że Disney 2 znajdzie się wśród kandydatów do, do jednej z najlepszych no, gier tego roku. U mnie to już, już teraz wiem, że to jest gra roku po prostu. To jest no. dla mnie gra roku. I chociaż było dużo gier fajnych, na pewno Doom był ogromnym zaskoczeniem i fantastyczną grą, Gears of War 4 też dało mi masę frajdy, ale taką imersję, takie wciągnięcie w świat przedstawione jak Dishonored 4, Dizony 2, przepraszam, już, już marzę o 4, tak. to, 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 to żadna gra. I, i... wydaje mi się, że to w ogóle też jest efekt tego, że... Połączyły się dwa zespoły. Znaczy, jeden Arcane Studio to, to był zespół, który był odpowiedzialny za fenomenalny Dishonored 1, ale y, część ludzi po zamknięciu, znaczy po, po tym, jak z, zredukowano studio Irrational Games, tak? Y, przeszło do Arcane Studio. Nie wiem, jak, jak dużo osób, może to była tylko garstka, mhm. ale wydaje mi się. Ale też że... oni, oni robią teraz preya. Oni robią teraz preya tego nowego. Mhm. Y, czyli grę o tytule, y, znaczy grę z, y, z tyłem innej gry, chyba nie mając nic wspólnego po prostu tego, że jest science fiction, tak? bo, 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 bo Prey ten nowy chyba za, za dużo, z poprzednim nic, nie ma wspólnego, natomiast Prey wygląda świetnie, znaczy, po tych zwiastunach, które pokazano. I Czy to stary będzie... zwiastun Prey 2 no, wyglądał tak fenomenalnie, że ja, że ja się strasznie napaliłem na ten że... ale, ale Obejrzyj nowy zwiastun Prey, no tych... no. tak, to już nie jest Prey 2, to jest po prostu Prey. I to jest coś, co wydaje mi się być odpowiedzią Arcane na system Szoka. O. o. Bo system Więc... shock się trochę obsunął. Ta, 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 ta wersja, y... odrestaurowana, że się tak wyrażona, jest zremasterowana w sposób taki no, dosyć, no dobry, w zasadzie dosyć dobry. Od, od nowa robiona w zasadzie, znaczy jakby y, zachowana jest fabuła, zachowany jest zachowany jest klimat na... właściwie, można powiedzieć klim, tak, klimat, że... Klimat, że... a wszystko inne jest od nowa robione tak, w System szoku. Tak jak się teraz to ładnie mówi, że to jest, to, że ta gra nie wygląda jak współczesne gry, ale ona wygląda dokładnie tak, jak ją pamiętasz. I <laughs> to wtedy, to oczywiście tak, wtedy tak. jakbyś wrócił do, do System shock to, to by cię zaatakowała taka okropna pikseloda, ale jakbyś to skonfrontował tylko ze swoimi, ze, swoimi, ze swoją pamięcią, to to wygląda Dużo, dużo, dużo. Szczególnie podobnie jak z Modern Warfare, prawda? Jak ja odpaliłem tą wersję remastered, nie Ten Modern Warfare, mm -hmm. to, to byłem zaskoczony, że, że ta gra bardzo dobrze wygląda, ale, ale tak nie widziałem, jakby nie, nie wydawało mi się, że ona się wybijała jakoś tak po prostu przyszenia, że jakby nie, nie poprawili jej graficznie, ale z drugiej strony, jak wróciłem zaraz do, do, obejrzałem sobie po prostu jak poprzednia część, znaczy jak oryginalna wersja Modern Warfare wyglądała, to jednak no, poprawili tekstury, zmienili pewne rzeczy. No jest ten remaster, ale jakby nie taki, że mamy do czynienia powiedzmy z nową grą, ale jednak duch jest w całości oddany, więc ja jestem bardzo, bardzo zaciekawiony właśnie efektu końcowego systemu Szoka, szczególnie, że ja nigdy, nigdy tego systemu Szoka pierwszego nie skończyłem. To była gra, której, której, no nie wiem, czy to była kwestia tego, że ja byłem za młody wtedy, żeby w to grać i jakby rozumieć, te, jakby czy dobrze to wchłonąć, tak, że mm -hmm. w danym okresie to jednak bardziej Quake, Doom i tak dalej, takie gry, gdzie, gdzie więcej się strzelało niż, niż myślało, <grafię> że się tak wyrażę. To, się to ja cię pocieszę, że, że ja też System szuka pierwszego nie skończyłem, bo wtedy miałem Amigę jeszcze, Aha. ale dwójka, ale dwójka już, oj, no dwójką to siedziałem... Mhm. Do upadłego. Dwójkę skończyłem chyba trzy razy, i no, to jest jedna z ważniejszych gier mojego życia. Mhm. Na pewno. I Dishonored też mhm. taką grą podejrzewam będzie. Czy można podsumować, że Dishonored jest absolutnie grą z, z rekomendacją. Twoją. Tak, Dajemy znaczek. Rekomendacji Rysława zdecydowanie, zdecydowanie rekomendacja Rysława jest i to jest, jak już powiedziałem, dla mnie najprawdopodobniej będzie to gra roku. Znaczy, nie sądzę, żeby Final Fantasy 15 mimo całego mojego no, uwielbienia dla japońskich RPG. Uwielbienia dla japońskich RPG. czyli ja bardzo lubię japońskie RPG, niektóre, ale nie sądzę, żeby Final Fantasy 15 grą roku został, chociaż może, mogę się mylić, no, już, już już za dwa dni zacznę się przekonywać, jak, jak będę... Jak A masz jakąś wersję specjalną z jakimiś takimi dodatkami, czy po prostu... No, Widziałem cyfrową, wiesz, Aha. bo. bo mm, no widzicie, wziął że żebyś dawno grał, bo już ludzie wrzucają pierwsze opinie i tak dalej w internecie robią Ale sobie Ale nie, nie miałem zakładko. czasu. Nie miałem czasu, tak więc i, i tak właśnie to jest, to jest taki problem, że, że, że nie wiem, czy będę mieć czas, bo tu jeszcze moje dzieci mnie. Cały czas molestuję, żem w końcu Dark Souls 3 skończył. Ja to, 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 to tak pod, podchodzę, podchodzę wyrywkowo, znaczy, co przejdę jakiegoś bossa, to przy następnym padam i młody tylko tak podchodzi, staje w drzwiach i się śmieje ze mnie, więc. Ale to wiesz, tak no, mnie ma, zachęca. masz cały czas, bo tak powiedzmy, odpuszczasz sobie na jakiś czas i, i później wracając do tej gry, to jakby ona jest jakby takim świeżym, jakby to powiedzieć, challenge. Wyzwaniem. Wyzwaniem, tak, że to jest wyzwanie dla ciebie za, za każdym razem, kiedy podchodzisz, bo jakbyś go tak ciurkiem, to w pewnym momencie, na, wiesz, to, to po prostu przechodziłbyś przez tych bossów jak przez masło, bo ja to, ja no. wiem, że, że masz takie wrażenie, szczególnie jak, nie wiem, może za bardzo sobie dopakujesz postać i tak dalej. Ja tak miałem, że niektórych bossów to przechodziłem za, za pierwszym, drugim, trzecim razem, tak, że to jakby to nigdy nie było takie duże wyzwanie. Że było kilku takich, gdzie rzeczywiście się, się męczyłem, ale, ale yy, miałem wrażenie, że... że to wyzwanie, które. Znaczy, ja też nie lubię sobie budować wyzwań, tak? Bo są ludzie, którzy po prostu absolutnie y, potrafią przejść grę. Nie wiem, był taki, taki filmik, na pewno widziałeś, gdy ktoś przeszedł bez lewelowania postaci, bez robienia rolek, uników i chyba bez tarcza, ile się nie mylę, po prostu. I całą grę przeszedł w tym y, jednego z najtrudniejszych bossów w grze, który mi akurat, no to przyznam, że to był akat, y, ktoś, kto mi chyba zjadł 2-3 godziny i. Y, y, y... No fenomenalnie, no, tylko że ja plus takich wyzwań nie lubię, bo chciałbym mieć jeszcze czas na coś, in na coś innego, tak. Ale Disney 2 no, że ja w tej mnie. Coś... Muszę przed końcem roku jeszcze w takim razie no. Disney 2 zagrać. A w Dark Souls 3 jestem już na samym końcu przy ostatnim bossie i zginąłem przy nim tak z 15 razy, więc na razie daję. Dałem na wstrzymanie przyszło Dishonored, wciągnąłem się w Dishonored, teraz przechodzę po raz drugi Dishonored, pewnie później będę chciał po raz trzeci przejść Dishonored. I jeszcze będę chciał znowu wrócić do Dishonored pierwszego Definitive Edition, który mm -hmm. na razie przyszedłem e, sobie, znając już grę dość dobrze, bo, 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 bo na Xboxie 360 przechodziłem ją trzy razy. Teraz e, przypomniałem sobie w Definitive Edition i, i, no i też było a tak już ty bardzo, bardzo wersjonie. Ile, ile zajęło ci przejście do pierwszej Dishonored 2 właśnie takim duchem? 18 godzin, 18 godzin. Cały, Ale no, tam wiesz, dużo było rzeczywiście takiego skradania się, na przykład wiesz, szedłem, czekałem, czy, czy jakiś dźwięk usłyszę, wyglądałem za rogu, przechodziłem dalej, przemykałem dalej. Będę chciał pewnie też przejść grę bez używania mocy, bo, znaczy, bo w pewnym momencie, kiedy dostajemy możliwość otrzymania tych, tych mocy, możemy zrezygnować i wtedy przechodzimy grę w ogóle, wiesz, na świeżaka, jak FIFA, <laughs> bez, żadnych, bez żadnych nadnaturalnych umiejętności. I, i to też spróbuję na pewno zrobić, więc no jeszcze dużo czasu dizoner, pewnie No to by się, że będzie celaczek, co co najmniej. Co no najmniej. tak, to jest gra, w, którą, w której celuję w celaczek. Niestety pierwszy dizoner mi, mi celaczek popsuł, bo tam miałem celaczek, ale wyszła, wysz, wyszedł pierwszy d -d dodatek, w którym były takie wyzwania, powiedzmy, bardzo zręcznościowe i mm -hmm. tam trzeba było a to się ścigać z pociągiem, a to, nie wiem, jakieś wykonywać skoki e, tym mignięciem idealne, więc e, no, podarowałem je sobie. Mm -hmm. Ja znowu, e, po, po tym jak e, ograłem kilka nowości e, w tamtym, właściwie można powiedzieć, w tamtym miesiącu, to, tak, tak postanowiłem wreszcie nadrobić zaległości i długo, mnie, długo u mnie leżała na dysku e, gra The Wolf Among Us, o! I też niedawno skończyłem. Wiesz co, to jest, to jest niesamowite, bo ja tak, generalnie jakoś specjalnie Fables to nie jest mój ulubiony komiks. Zresztą ja nie pamiętam nawet, żebym go czytał, więc jakby komiks nie miał no dla to, mnie to, absolutnie to, żadnego znaczenia. Na drób, na to Ale wiem, że jest, że jest świetny, tylko po prostu jakby. Jakby to duże. Niedawno też przeczytałem książkę Jakuba, Ćwieka Grim City Wilk, która też w podobnym klimacie gdzie, jakby tych baśni grimowskich nie, mhm. które są jakby przy... Przekształcone w jakby takie, takie miasto noir. Nie? I, I tak sobie zacząłem grać właśnie w końcu znowu, w prawda, The Wolf Among Us. Skończyłem ten pierwszy epizod, zacząłem drugi i tak dalej, i tak I się wciągnąłem. I w ciągu właściwie jednego dnia skończyłem te wszystkie, te wszystkie pięć epizodów, bo pierwszy, po prostu pierwszej nocy pierwszy epizod, a później jakby wszystkie cztery ostatnie ciurkiem kolej, kolejnego dnia. I no. Ja jestem w ogóle pod tego, czego wcześniej nie zauważyłem, takich, takich smaczków, takich jak te, 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 te lata 80., których tam w, że nie pojawia się data, po prostu tam nie ma czegoś takiego, ale jesteś w stanie rozpoznać po tym, jak, jakich gadżetów używałem, prawda, jakich telefonów komórkowych używałem bohaterowie. Jaka Żad, jest ża muzyka? Żadnych telefonów komórkowych nie używają chyba. Nie, nie są, są. tam w Georgii na przykład, o ile się nie mylę, czy na przykład nie wiem. Yy, A, taki bestia. duży ma, tak? Tak, no mają te telefony komórkowe typu cegła, które właśnie były w latach 80. -tych. No i, no i mu muzyka przede wszystkim. Muzyka, muzyka taka, tak. Czy te the New Wave, czy Synth Wave, czy ja tu nie rozróżniam tak. jednego gatunku od drugiego, bo mimo to wszystko brzmi bardzo mi podobnie. Tam Berlin, ale to jest te, no fantastyczna taka muzyka, która, która wprowadza cię w taki nasur. Oczywiście najwięcej tej muzyki jest w czołówce, kiedy ten wilg idzie ulicą, kiedy masz to takie. Neonowe światełka, prawda, czyli te, te kolory neonowe, tak? Czyli jakieś fiolety, purpury. I to mówię, tak, to jest, ten, to jest ten klimat, który ostatnio jest po prostu na takim topie. No ta gra oczywiście wyszła y, ponad rok temu, więc, jakby to jest y, trochę inaczej y, odbierane dzisiaj, kiedy jednak jest ta moda na 80 lat, a się wydaje, że największa niż była wtedy, kiedy mamy Stranger Things i tak dalej. Ale to już było coś takiego, co mówię, o super, nie? Coś, co nie wiem, w Hotline Miami masz, czy, czy w Drive, nie w tym filmie. Taki klimat ale później właśnie jakby istotniejszym elementem była ta, ta historia, ta fabuła i to jest rzeczywiście taka fantastyczna opowieść detektywistyczna, gdzie mamy tego wilka, który jest no takim jakby, jakby, <grym> gdybym, gdybym potrafił odnieść na przykład nie wiem, męską wersję FM Fatale <grym> czy coś w tym stylu, nie wiem, ale jest takim, takim trochę archetypowym Detektywem, policjantem, który ma jakiś tam bagaż, no bo wiadomo, że ten bagaż to się wiąże z tym, jakim on był wilkiem w tych, tych baśniach, tak? Że, że ma tego przyjaciela, Kolina, mm. który, który go odwiedza w domu i rości sobie, prawda, prawa do, do przebywania z nim ze względu na to, że on kiedyś zdmuchnął mu dom. No nie, tylko oczywiście to jest kwestia tego, tak. że to nie jest dosłownie ujęte w tym, w tym sensie, ale on mówi do tego, no nie, że nawiązuje do tego poprzez właśnie takie półsłówka. Ale my właśnie wiemy o co chodzi, no wiemy, prawda, znamy te wszystkie inne postacie. I to jest fantastyczne, bo tam jest, bo jest niepotrzebna taka ekspozycja, która, która jest w innych historiach potrzebna, żeby nie wiem, zbudować, e, postać. Tam, tam, jeśli jest jakaś ekspozycja, to ona jest na zasadzie, no, kiedy oni prowadzają śledztwo i na przykład otwierają księgę i na tej księdze na jednym obrazku są wszystkie te postacie z bajek, nie? I, mhm. i, 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 szukasz, powiedzmy, tej jednej, e, dziewczyny, która akurat jest, e, od której się ta historia zaczyna. Jak Faith mi się strasznie podoba. To, i oczywiście tam, tam są pewne takie zabiegi, które kiedyś, pamiętam, ktoś zwrócił na to uwagę, że yy, no na pewno, nie wiem, czy to jest duży duży, duży spoiler, ale to jest, no, to jest kwestia pierwszego epizodu no, i no, no muszę to zrobić. A tam jest kwestia tego, że ktoś traci głowę i mhm. yy, później znowu ktoś traci głowę. I tam jest coś takiego, że to jest taki zabieg, że później się okazuje jakby, jakby taki reset, no nie? Że, że myśleli, że ta osoba, która powiedzmy Zginęła ona, nie zginęła i tak dalej. I to jest coś jak, jak taki zabieg, jak w kiedyś nie wiem, czy w jakichś takich typu Dallas, czy typu, nie wiem, Mared with Children, nie wiem, czy pamiętasz, w świecie według Bandich był taki, taki moment, kiedy w jednym sezonie, w tam w jednej serii, zdecydowali się dorzucić nowego członka rodziny. I to był taki mały, krnąbrny dzieciak, który był taki najbardziej cwany i w ogóle miał chyba, nie wiem, 10 lat, może mniej, ale zarywał wszystkie dziewczyny. W ogóle jakiś taki te... I on się bardzo widowni nie, nie, nie spodobał. I e, pomysł na to, jak to zresetować, wszystko był taki, że ten, że ten cała, cały ten sezon, cała ta, 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 ta seria, która była z, z tym młodym człowiekiem, y, to, buł, to, to się przyśniło peg. I, <laughs> i, I wiesz, i to był taki reset. I tam jest właściwie taki moment, taki, taki zastosowany, że. Bo przyzwyczajamy się do tego, że jak masz historię dla dorosłych, to, to jak ktoś ginie, to ginie, nie? Że nie ma tak, że po prostu wiesz, można go wskrzesić, jak w rach RPG i tak dalej. A tu jest troszeczkę inaczej, ale to też jest baśń i to też na przykład, wiesz, to co się dzieje w ogóle z wilkiem, jaki, jaki, jaki on przechodzi katusze, żeby, żeby, prawda, doprowadzić to śledztwo do końca, no nie chcę też zadawać szczegóły, no to jest po prostu niesamowite, ale mimo wszystko gdzieś to tak pasuje do tej konwencji, że w pewnym momencie mnie tak zawiesiłem, jak to się ładnie mówi, niewiarę I, i już tylko zastanawiałem się nad, nad tym, jak ta historia się skończy i muszę przyznać, że ten ostatni epizod, gdzie, gdzie rzeczywiście wydaje ci się, że, że wiesz wszystko i teraz jest kwestia tego, yy, czy, czy ty jesteś w stanie, powiedzmy, uargumentować to, wiesz, to, 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 to taki, mhm. nie, to, to, nie, to też pewnie będzie jakiś spor, jak powiem, że powiedzmy, że jest sąd, tak? Że mhm. w tej scenie z sądem, no nie, kiedy, kiedy dochodzi do tego, kiedy musisz yy, jakby udowodnić pewną tezę, to to jest ciekawe, bo rzeczywiście yy, yy, w końcówce, no nie możesz nawet wątpić, czy dobrze postąpiłeś, Oczywiście... Yy, z drugiej strony to tak, kto by na przykład żałował jakiegoś przestępcę, czy nie przestępcę itd. i tak dalej, ale kwestia jest tego, kiedy, kiedy, czy kiedy podejmujemy decyzje. Bo ta, ta gra jest całkowicie, wiesz, niby o podejmowaniu decyzji, które sprowadzają się do tego samego, ale jednak w tej grze wiele rzeczy nie robimy. W, w tym sensie, że ten gameplay jest, czy rozgrywka jest bardzo ograniczona, i właściwie oglądamy taki interaktywny film, w którym możemy wpływać na dialogi. Czasami postacie reagują, no nie w tym sensie, że y, ta reakcja jest pokazana oczywiście może jakąś miną, gestem, ale generalnie to jest tak y, zakomunikowane w, w górnym rogu, że na przykład ta postać to zapamięta, albo to się komuś nie podobało itd. i tak dalej. I tak się zastanawiasz, czy to ma w ogóle jakiś y, sens i doszedłem do wniosku, że właśnie wie, wielkim felerem tego wszystkiego jest to, że te wszystkie wybory są trochę ułudne, że, że one tak naprawdę nie, nie wpływają na wiele, bo Szczerze mówiąc, to jedyne, co, co widziałem, jakby co się zmieniało, to tak naprawdę w końcówce, kiedy, kiedy, kiedy podsumujesz, kiedy masz podsumowanie z, z epizodu, to masz statystyki pewne. I, i jakby tam jedyna różnica była w tym, że mógłbyś widzieć, jak ktoś inny podjął decyzję w danym stopniu, mm -hmm. Bo wątpię na przykład, czy zareagowanie w taki inny sposób miało jakiś taki większy wpływ na to, co się później wydarzyło, albo co ktoś o nas pomyślał. Oczywiście możemy. Zdecydować, no nie, czy ta postać pójdzie w lewo, czy w prawo, no nie, i to jakby już jest trochę, wiesz, definitywne, ale jakby na dłuższą metę, nawet kiedy byś, prawda, nic nie naciskał, bo tam jest taka opcja, że jak nic nie nacisniesz to powiedzmy wilk milczy, to też to się wszystko pcha do, do przodu, po prostu no, gra uznaje, czy w ogóle postacie uznają, że ty jesteś osobą, która unika jakby podejmowania decyzji, bycie bycia taką, jakąś taką, coś, nie wiem, nie, wydaje ci się, że jesteś niekonfliktowy, ale tak naprawdę no, czasami musisz zabrać głos i, i postacie mogą mieć do ciebie pretensje, że że właśnie, że stoisz z boku zamiast się na przykład czymś czym znać. Ale... Fenomenalna, fenomenalna historia. Nie wiem, jak, jak, jak to by się wróciło do UFA do, do Mongas. Znaczy, powiem tak, ja baśnie uwielbiam jako komiks i to jest, znałem baśnie znacznie, znacznie wcześniej niż wyszła gra. Więc hmm. już kiedy gra powstawała, to się cieszyłem, że pojawi się coś w świecie baśni. Więc mam takie podejście do gry jako fana. Tak? Hmm. I, I rzeczywiście to, to, to tak naprawdę trudno nazwać grą, bo to jest interaktywna opowieść. Tam nie ma w zasadzie żadnych elementów zrzesznościowych. Trzeba się bardzo starać, żeby coś nie wyszło. I rzeczywiście te większość, większość wyborów jest dosyć złudna. Są niektóre, powiedzmy, w takich kluczowych miejscach, które sprawiają, że coś inaczej się potoczy, jak na przykład ten sąd, do którym Tak, to jest jedyny taki moment, w którym po prostu Twoja decyzja jest taka, taka no bo ostateczna ona no, właściwie no, jest prawie, prawie kończy, pojęcie się praktycznie no tak, kończyć, ale jakby. Ale... Ale jakby wpływ na dyskusję mają też twoje dokonania, twoje czyny, tak. których, których dopuściłeś się wcześniej. Mhm, Więc y wiemy, o co że po prostu budujesz też jakby tak. reputację wśród, wśród pewnych osób, które jakby później jakby przynależność... Y ale, historia, ale ogólnie historia, mimo że jakby nie ma tam dużo gry w grze, podobnie jak w Tales from the Borderlands, czyli inna gra Telltale, i, I tam też nie ma za dużo gry. Natomiast świetna, rewelacyjna opowieść. I to samo jest Wolf Among Us. To jest gra z bardzo dobrze napisanymi dialogami, z fajną fabułą. I, i mimo, że jakby. Nie grasz w nią tak, jak grasz w jakieś gry zręcznościowe, czy nawet jak grasz w rpg czy strategię. Tu po prostu chłoniesz historię, tak. która jest y i masz czasami lekki wpływ na nią, masz wrażenie uczestnictwa w niej, ale to jest, to jest tak naprawdę, to jest taki dym ilustra, to jest uda. Tak. <grych> to się chłonie jak serial na Netflixie, po prostu tak, cała Tak, to, 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 to jest serial, to, to, jest, tak. jest, to, jest, to jest serial e to jest, y i tu jest na przykład różnica, jeśli porównamy do innej gry epizodycznej, którą, którą jest King's Quest i King's Quest to jest Taka naprawdę mocno klasyczna przygodówka, której trzeba główkować dużo i nic się samo nie dzieje, a w grach Telltale, wszystko w zasadzie dzieje się samo, no nawet jeśli nie będziesz yy, z, no, tak. y, nie wiem, prowadzić dialogu jakoś, no to sam mówię, że ten dialog zostanie pchnięty yy, tak. yy, za ciebie naprzód. Yy, tutaj, no i Elementy takie przygodowe, że musisz, gdzie musisz pójść, pójść. znaleźć, znajdź coś, użyć czegoś, zrób coś, to są... są do minimum absolutnie. Tak, i, i zero, jest... zero wymagań intelektualnych się ale... tak wrażę. Ale jest świetna fabuła i, i to pozwala tej grze, grze się wybronić. Natomiast podobnie jak chyba wszystkie gry Telltale, ona jest kos koszmarna pod względem e, technicznym. Wszystkie gry Telltale cierpią na te przypadłości. A to e, bardzo długie wczytywanie, albo to e, grafika, która się zacina, a, a to Yy, z, nagłe spowolnienia, a to na przykład nie wyskakują. Na przykład ja, ja miałem taką sytuację, że zamiast opcji dialogowych wyskoczyła mi informacja, brak opcji dialogowych do wszystkich. Tak? Mhm. <laughs> Musiałem zresetować grę i uruchomić ją ponownie, żeby to zniknęło. No to, to, jest, to jest techniczna masakra. Zresztą podobnie jest teraz z Batmanem. Już chyba czwarty jest epizod Batmana. Yy, ja zacząłem grać w pierwszy, bo jest dostępny za darmo teraz. I szczerze powiedziawszy, na razie z tych wszystkich gier. Te, Telltale'owych, które miałem przyjemność grać, to Batman wydaje mi się hmm, najsłabszy. Nie to, że jest U. zły, a, ale to jest y, jakby. Y, jakby to powiedzieć, ty w grze z Batmanem spodziewasz się, że, że jednak jakaś akcja będzie. No i też masz rozmowy. To jest dokładnie ten sam schemat, co w przypadku y, opowieści z Borderlands, które przybroniło genialnym humorem i, i fantastycznym scenariuszem, naprawdę. I, i w przypadku Wolf Manga, gdzie też był świetny scenariusz. I To w Batmanie jakby, jak, jak, jeśli chcesz być Batmanem, a tu jesteś Batmanem, czy też Bruce'em Wayne'em. Właściwie to jest z chyba z bardziej no to... o Bruce'ie Wayne'ie, nie? Historia. Tak, to jest raczej, to jest bardziej opowieść o Bruce'ie Wayne'ie i jego, mm, jego... Jakby walce z tym światem przestępczym, ale od strony biznesmena, chyba bardziej. Tak. Znaczy ja, znaczy ja, 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 ja troszeczkę grałem. Ja tylko na podstawie pierwszego, pierwszego, pierwszego o, Ja właśnie. tylko troszeczkę grałem u kolegi u Tomka, chyba z, może z jedną trzecią tego. I byłem, byłem zaciekawiony właśnie tym, że podeszli do tego. Oczywiście tam były nawiązania do tego wiesz, historii Batmana, nie? Z jego, jego tragicznego losu, prawda, śmierci rodziców i tak dalej, tak dalej. I to mi się nigdy nie podoba, bo ja już nie, po, nie potrzebuję mieć tej, tej wiedzy po raz kolejny. Rozumiem, że to mi no rzeczy... jest. Każdy zna to, tak. no? to, jest, to, jest, to jest mit tak zakorzeniony w kulturze, że, że każdy wie, jak tak, skąd że, się wziął Batman. Ale że wybrali po prostu jakby postać Bruce'a Wayne'a jako takie, tak, takie centrum, wokół którego się kręci, i ta, jest tam Selina Kalek, gdzie, gdzie bardzo mi się podoba ta, ta taka gra. E, 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 Wiesz, kiedy, kiedy jednocześnie wiedzą, kim oni są, ale nie mogą od, powiedzieć o tym otwarcie, więc używają, właśnie, jakichś takich e, słownych, äh, e, e, nie, nie roszad, przepraszam, nie, szarad, e, w tym sensie, no, że a, po prostu sorry. się, się w, w, w taki sposób wypowiadają, że oni tylko oni wiedzą o co chodzi, to jest No i oczywiście też my, odbiorcy, ale to mi się bardzo podoba. Z tego co wiem, to oczywiście tam fabularnie się rozwija to i to, i, i, i trzeci, drugi, trzeci i czwarty epizod są całkiem niezłe. Ale, ale yy, no, nie wiem, ja, 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 bym, ja bym nie był tak kategoryczny po pierwszym epizodzie. Myślę, że jeszcze wrócimy pewnie, jak, jak może znowu się pojawić znaczy, gdzieś. Wiesz, ja, ja nie, <grym> się... nie chcę, że to jest zła gra. Ja nie chcę, że to jest zła absolutnie. jako jakby po Wolf Among Us i po Taste from the Borderlands, pierwszy epizod na razie nie robi na mnie takiego mm -hmm. jakiegoś yy, dużego wrażenia. O, tak bym to mówił. Więc bardzo możliwe, jak, jak to z serialami, że później to się rozkręca. No, ale jakby nie mam takiej chęci do gry jak miałem w tak. przypadku Wolfa, czy szczególnie Taste from the Borderlands, które łyknąłem tak z marszu. Po prostu to była tak świetna gra i szczerze ją polecam. Chociaż tutaj trzeba już jakby znajomość świata posiadać pewną. Trzeba wiedzieć, co się w świecie Borderlands mhm. działo i zagrać tak, się tak. w jedną w z tych gier wcześniejszych. Mhm. No, ale właśnie te Wolf Among Us. Drugi, drugi sezon ma się w 2017 pojawić. Mam nadzieję, że, yy, że dane mi będzie wytrzymać i poczekać, <grywka> aż wszystkie epizody wyjdą, bo, bo, bo nie chciałbym grać tak na raty właśnie, jak, jak, jak niestety w tej gry epizodycznej się yy, gra. Ale Brob Batmana... Yy. Bo właśnie można... Znaczy jeszcze ja tylko chciałem wspomnieć w ogóle, że to jest dobry, jeśli ktoś zna na przykład komiks Fables i wydaje mu się, że na przykład jest nagrę to gra jest o tyle że jest prequelem z tego, co się tak, dowiedziałem, tak, tak. i dopiero później gra została przełożona na, na komiks, podobno komiks pewne, pewne elementy dogłębniej przedstawia, więc jakby jest. Właśnie zaczynają się. Po... Znaczy, komiks zaczyna się po grze. Tak, y więc y i to jakiś czas po grze, nie tak? Bezpośrednio, zaraz. Mm -hmm. po. Więc y zresztą powiem tak, y bo tutaj kiedy gramy w Baśnie, widać jakby mm, afekcję pełną, czy też uczucie, które Bigby big żywi w stosunku do, do śnieżki, tak. Y to, to nie zdradzamy tajemnicy, to widać no, od to Każdy wie, że śnieżka i no. Wilk. Tam jest jakieś taka coś między nimi. No, jest. Na na natomiast w komiksie. To się pojawia po jakimś czasie, to nie jest takie od razu, więc mo możliwe, że mieli, Czy... możliwe, że jeszcze mieli jakiś kryzys. Znaczy, ale to jak ktoś grał w The Wow Among Us, to, to, to domyśla się, że znaczy, ja nie wiem jak tam jak, jak u ciebie było z tym, tym ostatecznym wyborem, ale u mnie można powiedzieć, że bardzo kanonicznie, jeśli, jeśli te to, to uczucia trochę były później pod koniec bardziej oziębła była, to, 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 to powiedzmy znowu musiał jakby e, Wilk Bigby się starać, żeby, żeby to serce śnieżki rozgrzać, stopić ten lód. Ale a propos Batmana, wspomniałeś, e, ale to już króciutko, bo ja dopiero zacząłem grać w Batman Arkham Knight. E, dopiero teraz? E, tak, to, to była taka gra, która Gra o Batmobilu, tak, Grau No o właśnie, Batmobilu. Wiesz, ale to jest dokładnie. Jak ja y, słuchałem o tym, że tam jest ten Batmobil i że ten, to ja sobie myślałem, no tak, no pojawiają się, jak, raz na jakiś czas, jakieś misje z tym Batmobilem, czasami można gdzieś tam przejechać tym Batmobilem, ale właściwie wydaje mi się, że więcej gry jest o Batmobilu niż o Batmanie. No niestety tak. To jest I... powinna grać Batmobile Night. Tak, bo to jest tak, tak. I Batmobile Arkham Night. No, bo i, i, ja bym naprawdę zaskoczony tym, jak, jak zupełnie w innym kierunku poszli. Oczywiście y, 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 jest tak trudne to sterowanie tym Batmobilem, bo y, ta fizyka, ta, y, ta y, jakby to powiedzieć, y, filozofia przełączania się na na ten taki y, na Battle Station, jak ja to nazywam, tak? czyli na taką mhm. takim bojową wersję i zupełnie innego sterowania tym, tym Admobilem, a, a, a sterowania normalnym samolotem, takim super, super szybkim. No i jakby takie są dwa modele sterowania. One ciągle mi się mylą, jeszcze się nie mogłem przyzwyczaić. Oczywiście, um, o ile um, ta wersja bowiem bo jest dosyć prosta do sterowania, tak, jednak, taki szybki bolid, który, którym jednak nie hamuje się pod lewym triggerem, tylko gdzieś x i tak dalej, to ciągle mi się to myli, ale. Rzeczywiście, faktycznie, Batmobile to jest, to jest ten cichy bohater, czy nie taki cichy tej gry i wiele, wiele elementów w ogóle takich platformowych, takich, no jest związany z Batmobilem i to jest, czasami mnie tak denerwuje, bo mówię sobie... To, to, jest, to jest głupie. Mamy to jest, to jest, to jest tam... Głupie, mamy bo masz miasto stworzone pod Batmobile, a nie Batmobile, który służy do poruszania się po mieście. Tak wszystkie decyzje architektoniczne, które są tam, ba, nawet zagadki pana enigmy no tak, no po prostu, zagadki po niego to są tory przeszkód dla, dla Batmobile'a, tam Co jest jakieś tory wyścigowe, jest stary, no czasami trafi ci się jakaś zagadka, nie, tam mówi, że, że jedne proste, drugie mniej mniej, mniej skomplikowane, ale no, pan zagadka, Riddler założył, że po prostu wszystkie te zagadki będziemy rozwiązać batmobilem. I nie wiem, czy... czy yy, A co tyś... by było, jakby mu się zepsuł, no? No dokładnie, no. Ale wiesz, co jest najlepsze, że tam jest wiele takich yy, momentów, gdzie jesteś w otwartej przestrzeni, tak? I, I o ile na przykład, kiedy jeździsz tym Batmobilem po jakichś kanałach i tak dalej, tam ten, ten twój yy, Bat-samolot, czy Batplane nie może się dostać, tak powiedzmy w niektórych takich sytuacjach, to byłby spokojnie ten Batplane podciągnąć, prawda, tego, te, te, tego Batmobila po... I, i oszczędzić jakieś, nie wiem, 15 minut szukania jakiejś trasy optymalnej, żeby się samochodem na dach dostać. I, i no. to, 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 ale oczywiście to jest, to jest to co znowu użyję tego słowa, zawieszenie wiary, tak? Musimy przyjąć, że po prostu tak, tak ma być. I, to jest, ale I i bardziej właśnie, tak jak powiedziałeś, no, miasto jest zbudowane po to, żeby, żeby tym Batmobilem się po nim sprawnie można było poruszać. To z czasem to powiedzmy już przestajemy na to zwracać uwagę, tak? że, 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 że jednak ta, ta gra jest zrobiona pod Matmobil. Pod Chociaż podmobil nie jest najlepszy, najlepszym, najszybszym y, sposobem y, transportu, jednak szybowanie i, i, i harpon, tak, to linka taka, jest to jednak mm -hmm. jest najszybszy, naj, najlepszy sposób. I momentalnie czasami gdzieś może przejść, nie wiem, jakieś półtora kilometra, to wiem, że nie opłacam się wchodzić do samochodu, tylko po prostu. Y, przelece tam, przeszybuje i to jest super. I to jest, i to jest nadal świetnie zrobione. Ja, ja uwielbiałem to i w City i, i w, oczywiście to było w, 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 w troszeczkę bardziej ograniczonym e, stopniu ze względu na przestrzeń, nie, mniejszą przestrzeń e, w Arkham Ale, ale to, jest, to jest coś, co niesamowitą frajdę sprawia. Ja się łapałem na tym, że potrafiłem sobie po prostu szybować, tak wiesz, nurkować, mm -hmm. żeby nabrać prędkości i później się wznosić. I znowu i tak oblecieć sobie te wyspy tak dookoła, żeby po prostu zobaczyć, po, poglądać ten świat. I oczywiście tam jest, ja to nazywam statua wolności, bo niestety nie, nie, nie orientuje się, jak się ta, ta, ta rzecz nazywa, ta, 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 ta statua taka, ale ona mniej więcej jak statua mm -hmm. wolności ogląd ogląda, i tam po prostu się zatrzymujesz i ze swoim wyimaginowanym przyjacielem komentujecie prawda, tą rzeczywistość i, i to, co to widzicie dookoła. I to mi, się, to mi się podoba, i to jest w ogóle bardzo bardzo dobrze zrobiona, Oczywiście gra pod, pod tym względem, oczywiście wymyślono. Taki dosyć sensowny pomysł na to dużo lepszy niż chyba chyba w Arkham Origin, czy w Arkham City, już nie pamiętam, chyba to było w Arkham Origin, na to, dlaczego miasto jest opuszczone. Tak? Chyba w, w poprzedniej grze było tak, że po prostu była taka sroga zima, że wszyscy mhm. siedzieli w domu, bo było za zimno, żeby wychodzić. No tutaj oczywiście jest, jest pomysł taki, że, że wszyscy się boją, bomby tego, tego gazu chemicznego, który przygotował tak. Scarface, czy Scarcrow, przepraszam, czyli tam strach na wróble i. Dlatego uciekają z miasta, dlatego to miasto jest opuszczone i zostali tylko złoczyńcy, tam jakaś policja, i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest jakby, powiedzmy, dużo logiczniej wytłumaczone, ale jak sobie tak gram w Batmana, i nie wiem, czy, czy, czy Ty Rysławie też odnosi takie, że. Nie, że my też w sumie podobnie jak inni bohaterowie, że po prostu Batman to jest szaleniec. Taki totalny szaleniec, bo on za każdym razem wkłada tych gości do tej ciupy i wie doskonale, on wie doskonale, że nie uciekną. I że znowu będzie walczył, i znowu, że oni kogoś w ogóle zabiją, i tak dalej. On jako Pacyfista, Pacyfista, dla którego nawet przeciwnicy specjalne samochody, drony tak zwane wyszykują, żeby on przypadkiem strzelając tych rakiet i tak dalej, nie zabijał ludzi, tylko drony, właśnie, znowu też, jakby, dlatego, że pod jego charakter, pod jego filozofię walki, on nie zabija, ale, ale wiesz, ale jak ktoś zabija, powiedzmy, w jego imieniu, właśnie, czy znaczy nie w jego imieniu, ale jakby przez niego, tak? bo on się nie odważył, powiedzmy, czegoś zakończyć, nie wiem, być jakimś sędzią, dredem, to jest zupełnie innego. Ale to bardziej chodzi mi o to szaleństwo jego, tak? że on po prostu robi w kółko, tak jak ta definicja Einsteina, że on robi w kółko to samo i oczekuje chyba ciągle jakichś innych rezultatów. ale tych innych on rezultatów jest, nie on jest, on jest syzyfem po prostu. Tak, on i oczywiście syzyfem. później jest ten motyw taki, który pogłębia to jego szaleństwo i to mi się bardzo podoba, bo to jest świetny motyw, żeby wprowadzić jedną z, z postaci, której, której wydawało się, że nie będzie. W ogóle Batman, oprócz tego, że jest szalony, to jest, to jest gościem, który po prostu lubi torturować. Znaczy, przepraszam, nie torturować. Lubi wprowadzać zaawansowane metody przesłuchań, tak? To się, tak, tak, to się chyba się tłumaczy. Yeah. Enhanced interrogation method, czy coś w tym stylu? I tam jest taka scena, gdzie mi zmroziła krew w żyłach, normalnie jak ta scena w, chyba w GTA V, jak, jak Trevor torturował tam jednego osobnika, mm -hmm. kiedy on tym swoim batmobilem. I to nie, jest, to nie jest jakiś taki mały samochodzik, prawda? To jest po prostu potężny y, czołg, taki, o, 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 w takich oponach niemal jak on, mosty, taków. Najeżdża głowę jakiegoś kolesia, żeby go przesłuchać. I tak sobie myślę, okej, okay, nie? Spoko. Ja, jest, można i tak no, nie wyciągać wiadomości. To jest, to jest, to jest, to jest super, no, nie? Ale oczywiście to są takie rzeczy, no, nie, które, które wypowiem. Bo ja po prostu uwielbiam takie smaczki, które są i, i zawsze zwracam uwagę na to, jak, jak w takiej grze, szczególnie w grach o Batmanie, jak, jak wprowadzają innych złoczyńców. Czy nie ma jakiegoś takiego festiwalu, na którym nie wiem, tak to chyba też było w Origin, że, że wymyślono, że po prostu każdy chce zabić Batmana, więc nagle się wszyscy zjeżdżają, wszyscy z tak. się zjeżdżają, żeby zabić Batmana, nie? Tutaj jest to, to troszeczkę delikatniej, że oni są gdzieś tam w tle, że się pojawiają. Oczywiście Riddler jest maniakiem, który chce udowodnić, że jest najmądrzejszy ze wszystkich, więc ona jakby rozrzuca te zagadki i jakby w. w jakby daje ci jakąś taką dodatkową motywację, żebyś te zagadki rozwiązywał, tak? Taką bardzo osobistą. Mm -hmm. Inaczej masz drugą, też osobistą sprawę do załatwienia, właśnie z, 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 z tą nową postacią, która się pojawia. I to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ta postać Arkham Knighta, ona jest z gry. Ona, zdaje się, że ona wcześniej chyba w żadnym komiksie się nie pojawiała, bo ja tam sobie zacząłem czytać e, informacje, które są dostępne, i oczywiście tam postać jest nieznana i tak dalej. Ale wcześniej Arkham Knight w żadnym komiksie nie było, no to i to jest, to jest ciekawe, że, że wprowadzili znowu nową postać i zastanawiam się, czy nie będzie tak jak z Harley Quinn w animowanym Batmanie, kiedy po prostu postać, która została wprowadzona do gry, czy tam wtedy do serialu, stała się jedną z, z najważniejszych postaci w tym. Oczywiście mhm. ja jeszcze jestem daleko od ukończenia gry, więc ja nie wiem jak, kim on jest, jak to się skończy i tak dalej, więc... Nie wiem, jak to, jak, jak to będzie z tym, ale. No, chyba nie jesteś daleko. Z tego co mówisz, to nie jest wcale nie jesteś daleko końca gry. Tak, no, ale, no. ale generalnie bardzo mi się podoba. Podobały mi się to. No, Będziesz te... dziwiona, kiedy gra się skończy. Nagle. Ja mam nadzieję, że na przykład po skończeniu tego głównego wątku, no nie w którym e, szukamy jednej postaci, będę mógł się skoncentrować na przykład na, e, na domykaniu do, do tych wątków na przykład tymi zagadkami Ridlera. Także to mi się gdzieś nie urwie, że ja nie będę musiał jakiegoś New Game Plus robić. Ale, ale kto wie, no kto wie, jak to może być. W ogóle podoba mi się nawiązanie. Czy znaczy, to nie jest nawiązanie, to jest, to jest taka migawka, i to jest świetnie zrobione. Tak, niemal jak jakiegoś takiego horroru, trochę jak wlejesz fear, że za każdym razem jak się obracasz, to widzisz coś innego. W innym pomieszczeniu jesteś. Ale to nawiązanie do zabójczego żartu. Ta scena z zabójczego żartu to kluczowa. To mi się podobało, mm -hmm. że, że dosyć ciekawie to było zrobione. Yy, mog mogę powiedzieć, że to była najlepsza adaptacja niż, niż ta filmowa, która się pojawiła yy, jakiś czas temu, niedawno właściwie. Nie wiem, czy w końcu miałeś okazję nie, zobaczyć. Nie nie, nie, nie widziałem, bo no, czy, tak się zastanawiałem, czy, czy się nie zainteresować, ale później przeczytałem recenzję, że, że coś tam zostało zmienione. W, nie, nie, to zupełnie, wiesz, połowa filmu jest zupełnie o czymś innym i, i nie oddaje tego ducha zabójczego żartu, który rzeczywiście jest o tym, yy, co sprawia, że, że jesteśmy zdolni do, do jakichś czynów. Nie czy wystarczy ale, jeden wiesz, bo, zły dzień, bo jakby... żebyśmy powiedzmy z dobrych stali się źli. I to jest, jest, jest ciekawe, że w komiksie Gordon, no nie, zupełnie jest taką postacią, która jakby Mimo tego, co się dzieje, no nie zachowuje jakiś taki spokój, znaczy jeśli można powiedzieć, o ile można powiedzieć, że tak. jest spokój. Tak? A, a, w, a, w, a w grze, moim zdaniem, trochę się właśnie niecharakterystycznie dla siebie zachowuje, bo jeszcze tam wiesz, rzuca, tam wiesz, telefonem, czy tam jakimś tym komunikatorem z Batmanem. Ok, no nie Batman i Gordon nie są już najlepszymi przyjaciółmi, rozumiem? Oczywiście to się wszystko naprawi, zdąży naprawić i tak dalej, ale. Ale tak sobie no gdzie jest ten spokojny stoicki Gordon, który taki był, low energy Gordon, który, który był świetnym gliną i tak dalej, potrafił czasami się wkurzyć, ale jednak jakby prawo dla niego było najważniejsze. Także on, on nawet osobiste rzeczy no nie, nie kierował się prawem. Oczywiście to jest wszystko takie odczywane z takich elementów drobnych, nie? tak jak mówię, jestem na pewnym etapie, który, który może mi też w pewnym momencie wszystko też odwrócić, nie, ale to tak odczytuję. Zresztą ta gra jest przede wszystkim no, takim, takim trochę sandboxem. No, nie? Tam jest dużo tych, jakichś y, jakich jakichś jakich, jakich wyzwań związanych z rozbudowaniem, y, zdobywaniem punktów doświadczenia, które możemy roz, y, wykorzystać na rozbudowę, właśnie badmobili. Bo to jest ciekawe, że pancerz masz w wersji 8.3.0 czyli 0.3 i jest super. Po prostu jest genialny, oczywiście ma wszystkie te opcje te, 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 i to mi się podoba, bo to jest pokazane, że nie musisz nic upgradeować, bo pancerz jest upgradeowany od początku do końca. Jedynie, co upgradeujesz jakieś dodatkowe zabawki, które dostajesz. I, i ja, ja to rozumiem, bo masz nadal motywację, żeby mm -hmm. dawać punkty do doświadczenia, ale nie wmawiać ci się, że grasz jakiś jakiegoś y, który nagle, wiesz, amnezję miał i zapomniał, jak się walczy i o, to jest pas Batmana, a co tutaj robi? O, ps, o, gaz leci, nie? Nie, to jest po prostu Batman z taki, taki totalnie z krwi i kości, wiesz, taki e, sukienko do niektórych po prostu e, od Luciusia Foxa, tego swojego e, przyjaciela, który pracuje u niego właśnie, ten, ten, nie wiem, jakoś, czy on jest CEO ten, jakiś tam Wydziału tam technologii czy tak dalej, ale on mu dostarcza te wszystkie zabawki, prawda? Te, i, I to jest. Mm -hmm. Cały czas po prostu coś tam nowego się jednak pojawia. To nie jest tak, że, że Batman, powiedzmy, no nie ma jakichś tam nowych, nowych, lepszych gadżetów. Nie, no tam, tam ciągle coś, coś jest. Nie. Świetna, świetna gra. Ja, ja niestety, no tak jak mówię, no wróciłem, znaczy wróciłem, zacząłem grać w to po czasie i najbardziej się boję, że, że może gdzieś coś usłyszę na temat właśnie Arkham Knighta, który mnie zapisuje tą rozgrywkę, ale udało mi się prawda gdzieś ominąć wszystkie te takie e, e, spoilery, nikt mi nie zradzi, więc e, trzymam no pewnie, co? Że... To, to, to nie jest gra, w której tak naprawdę hmm, chyba ona jakby nie poruszyła tak dusz ludzkich jak hmm, chociażby hmm, ten Arkham City czy Arkham Asylum. Mm -hmm. Moim zdaniem Arkham Asylum szczególnie było, było świetną grą. Hmm. Zresztą teraz obie pojawiły się w reedycji. Tak, Return to Arkham. Tak, i e, szczerze powiedziawszy, było dużo jakby dużo się mówiło o Batmanie. Z, nie tydzień po tym, jak wyszedł, a później e, głównie był, był, się słyszało o nim z powodu problemów w wersji pocytowej. Tak, tak. tak? I, i, a, a jakby sama fabu fabuła jakoś umknęła, i, i szczerze powiedziawszy, moim zdaniem, główną wadą, to, to nie jest zła gra, ale to jest gra, która mnie rozczarowała. Dość mocno, głównie z powodu mechaniki samochodu i tym, że to była gra o samochodzie. Tak. Przede wszystkim, a mniej o Batmanie. W ogóle to, to, to I, ta gra, to... która ma mocne, mocne momenty, ale jakby. Kurczę, za, za dużo jest. Y... Za dużo takiego strzelania bezsensownego. Właśnie, co się dzieje z tymi, yy, jakby, wszystkimi yy, samochodami, które ostrzelał Batmobil z rakiet i innych rzeczy? Nie? No, i tam też są ludzie. to oni... oni właśnie, winą, to nie, to nie, 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 właśnie to że to właśnie to jest to, że że to są drony. Ale nie tam są, są on też ściga samochody inne. Nie? A to tak wiesz co, to że... wtedy jest coś takiego, że y, jeśli rozważasz jakiś samochód, to, to, to osoby nie giną w tym samochodzie, a mogą gdzieś uciec, albo samobezwładnione i tak dalej. Ale jeśli na przykład strzesz, bo masz tego, te, te, taki karabin y, maszynowy tego wulkana, tak? I on jakoś inteligentnie, kiedy, nie wiem, strzelaż do ludzi, strzela po nogach, strzela jakimiś gumowymi kulami, to rzeczywiście mogłyby pewnie zrobić dziurę w normalnym człowieku, ale w przypadku takich mięśniaków to, to jedynie ich powalają. Zresztą Batman, oprócz tego, że nie zabija, to on nie ma problemu z tym, żeby złamać rękę, złamać nogę i tak dalej, czy coś w tym stylu, no nie, bo wiadomo, że to się wygoi, ale w pewnym momencie jakby przeciwnik jest wyeliminowany, ale, ale jakby, no właśnie to jest ta gra tak, okej... Okay. Jest ta filozofia, że Batman nie zabija, ale w momencie, kiedy masz no, po prostu taki czołg, który strzela po prostu rakietami na lewo i prawo, tak trudno uwierzyć to, że ktoś tam przypadkiem nie zginie od tego strzału. No właśnie. W sposób, czy jakoś nie rozjedziesz, bo to też, też jest chyba tak, że jak byś kogoś rozjechał, to nie wiem, czy on jest traktowany prądem, czy coś na scenie. Nie wiem, to jest jakieś takie absurdalne trochę rzeczy się dzieją, ale yy, wiesz, no mnie bardziej przeszkadza po prostu w tym, yy, tym Batmobilu to, że jak jedziesz z tymi, tymi dużymi prędkościami, to jesteś trochę jak pijany kierowca, który rozbija się od ściany do ściany i wiesz, ten samochód jest na tyle mocny, masywny, że on po prostu potrafi rozwalić jakieś kolumny, jakieś tam, że jakby te, te... chyba żebyś po prostu, po prostu w ścianę, nie zatrzymujesz i jakby trochę mi brakowało takiej lepszej kontroli nad tym wszystkim. Eee, no, być może ten samochód nie, nie, byłby jakby troszeczkę wolniejszy, nie, i tak dalej, no, jakby inaczej to rozwiązać, to byłoby przyjemnie, ale jakby trochę za dużo jest tego samochodu, ale to też jest tak, że w pewnym momencie odczuwasz to wrażenie, że, że gra po prostu została zbudowana tak, żeby, żeby jednak ten samochód był, żebyś tym samochód, z tym samochodem spędzał jak najwięcej czasu. No. Ale to. Ale to tyle. Jak, no. chcesz, jak chcesz spędzić więcej czasu z Batmanem, zagraj w Batman VR, Arkham VR. Mhm. Ukończyłeś tę historię, jest... tak? Tak, nie no, ukończenie głównej historii to jest tak godzinka, powiedzmy. Później są jeszcze zagadki nigmy, ale jeszcze nie przeszedłem. Na pewno będę chciał przejść, bo one są, bo ogólnie to jest, to jest fajnie zrobiona gra. Tylko też pokazuje i zalety, i wady PSVR, zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład, zakres ruchów i, i, i możliwość manipulacji przedmiotami w grze, to jednak się zupełnie nie umywa do wajwa. Do no, to, to, to może zamkniemy gry. Nie, chyba, że miałeś jeszcze coś chciałbyś dorzucić, co ostatnio grałeś. Jak nie, to możemy no to... powoli tak. Na... Nie, nie, nie. No, żeby był jeszcze jakiś materiał nam no, może kiedyś. Dobrze, dobrze. Uda się Dobrze, dobrze. Bo ja tylko chciałem taki prawie taki malutki kącik kulturalny. A propos Arkam. Nie wiem, czy widziałeś się horror Warkam gry Karcianą. Znaczy warkam karciany W sensie chodzić o, o tego Lovecrafta, tak? Tak, to o, jest. Call of tak, to jest to jest nowa gra, wydawana w, wydana przez Fighter Fight Games. I to jest gra w tym Living Card Game systemie, no, czyli, czyli mm. po prostu e, nie kolekcjonerskim, ale jednak e, karty dokupujesz i budujesz Deki z tych gotowych takich zestawów. I no, gra nawiązuje oczywiście do, do warkam gry planszowej. I w jakimś stopniu ona jest jest jakąś taką wersją kar, karcianą, nie wiem, jak to powiedzieć, tej, tej gry dużej, ale jednak no, Arkham, horror w Arkham jest grą bardzo rozbudowaną, bardzo złożoną. Bardzo długą. Długo się ją rozkłada, długo się nią gra. I nudną, jak Fluffy. <laughs> nudno, no nie, nie no, to może jak grasz przy świecach, w jakimś klimacie, wiesz, ja graf, wiatr, wiesz muzyka, jakaś ja, taka jak gra przy świecach z, z osobami, które lubią... Mityk, -y, który lubią Lovecrafta, to podejrzewam, że zabawa jest znacznie ciekawsza. Jeśli grasz w klasycznym towarzystwie eurograczy, planszówkowych, Którzy wszystko rozpatrują pod względem mechaniki i mają w nosie totalnie tak. czy, y, klimat tej gry to, to trudno o gorszą grę niż y, y, horror warkam. To jest hmm. po prostu straszne. mówię o grze planszowej, tak. bo to jest ta gra ma strasznie prostą mechanikę, i to jest ogólnie bardzo prosta gra i to jest gra kooperacyjna. Y, więc y, y, ja miałem nieprzyjemność z tych grania w towarzystwie, które miało totalnie. Tym bardziej grubi gry nie, Euro nie obchodziła niż, fabuła, C, tak, Amerika. i, i fabu Fabuła ich w ogóle nie obchodziła, nie czytali tam tych jakby fabularnych wstawek na kartach, nie mieli pojęcia, kim są bóstwa, kim są wrogowie i mieli to w nosie i to było straszne. To było tak straszne, że od tej, to, to jest jeden z tych powodów, dla którego nie za bardzo przypadam za grami kooperacyjnymi, to, bo, bo od razu też wyniknął problem Wodza, który mówił, robimy to, to i to. Nie? I... No ale wiesz co, to jest, bo to są takie gry, niestety. Ja, ja, ja to wiem na przykład na przykładzie Eldritch Horror, w którą grę gra, że w Eldritch Horror, jak grasz więcej niż 3-4 osoby, powiedzmy, jak coś nie miałem jakąś grubę, my próbowaliśmy, zaryzykowaliśmy bo w 7 czy w 8 osób braliśmy to jest absolutnie granie, dlatego że po pierwsze poziom trudności. Bo tam jest coś takiego, że nie grałeś w Welterz. To znaczy wiem o czym jest, ale nie grałem. No, nie, to jest, jakby... to jest bardziej taki, taki Arkham Horror, tylko że po prostu dzieje się na całym świecie, nie? Na całym świecie, tak. A nie tam, tam. W, w mieście. I generalnie jest tak, że takie te tajemnice, które rozwiązujesz, powiedzmy, ilość tych wskazówek, na których musisz jakby zebrać po tym świecie, krążący, nie, jakby ona rośnie, no no niesamowicie, jeśli jest, grasz w takiej dużej grupie osób i też jest właśnie z jakimiś klątwami, z jakimiś pogłoskami, które krążą i tak dalej, które wpływają na grę i w pewnym momencie musisz po prostu jakby, żeby grać, nie jakby podejmować decyzję, musisz no właśnie na zasadzie takiego, wiesz, kolektywu i to w tym powoduje, że tak naprawdę Grają dwie, trzy osoby, które podejmują decyzje, a reszta, szczególnie jak na przykład ktoś, ktoś jeszcze wcześniej nie grał w to, więc jakby w zasadzie, to naprawdę jego akcje są wykorzystywane do tego, żeby ktoś mógł podjąć decyzję. No, ta, Więc ta. lepiej właśnie grać w, w trzy, cztery osoby. Ja tak zobaczyłem, że optymalnie właśnie w, tak, w cztery osoby w takim małym gronie, kiedy, kiedy się... Podejmuje, powiedzmy, wspólnie decyzję, ale jednak na zasadzie takiej komunikacji, tak jakby to rzeczywiście było, tak, że wiesz co, ja chyba myślę, że ja zrobię to i to, a co ty byś zrobił i tak. No dobrze, no to. Wiesz co? To. Ja, ja mam taką, taką teorię i wydaje mi się, i ona się chyba z reguły sprawdza, że gry kooperacyjne najlepsze są, jak się gra samemu. <laughs> jest, jest coś w tym, tylko że po prostu też. Y, y, Gdzieś się traci ten taki element losowości w tym wszystkim. Oczywiście element losowy jest wynikający z tego, że ta mechanika w grze w takiej solo musi być lekko losowa, wynikająca z tego, żeby, żeby ta rozgrywka się nie powtarzała, żeby zawsze była, za każdym razem była inna. Ale jednak, no nie wiem, jakoś ja to trochę rozumiem, bo czasami jak właśnie gram w Verge, to nie gram jedną postać, tylko sobie na przykład biorę dwie postacie i nimi kieruję na zmianę, więc to jest jakby niby gram solo, a niby, niby kieruję dwoma postaciami. Tutaj w przypadku Arkham Horror, w tej gry karcianej, jest tak, że ona jest dużo bardziej uproszczona. Mniej więcej, nie wiem, czy grałeś w, w, w Lord of the Rings, grę karcianą. Grałem, gra. Więc grałem. Tu jest troszeczkę inna, zupełnie inna mechanika, ale też jest tak, że po prostu masz jeden dek, który jest tym dekiem yy, yy, co powiedziałem, tej fachowej nazwy ale, ale jakby, tego, jakby tych przeciwników, tych tego, 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 tego wydarzeń, które się dzieją. I to jest jeden jest dek, jest Twój, który, który Ty, jako, 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 jako gracz, nie sobie budujesz zupełnie innych kart. I, 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 i Twój dek jest niemal w jakiejś grze karciany ułożony, tasowany, powiedzmy, z wybranych przez Ciebie kart. Pewne są zasady, budowanie talii potrzebne, ale inne deki, ze względu na to, jaki jest scenariusz, je, bo scenariusz, powiedzmy, w tej pierwszej. W pierwszej w edycji tej, tej, tej podstawowej tak, jest, jest jedna kampania składająca się z trzech scenariuszy. I w tym scenariuszu są praktycznie zawsze karty, ale jest jakby wprowadzony element rosowy, tak? Bo grama na początku powiedzmy, w pierwszym scenariuszu jesteś w jakimś domu, no nie, w którym, w którym odkrywasz pewne rzeczy, co się dzieje, później w kolejnym scenariuszu jakby jesteś w lesie w jakichś kniajach dookoła Arkam i, i jest kilka kart. Z których losujesz, jak ten las ma, ma wyglądać. I jakby za każdym razem ten las może być inny. Oczywiście w pewnym momencie już i tak wszystko zobaczysz, to, to nie ma znaczenia. I później tak jakby jakaś większa przestrzeń. Znaczy bo kolejność tych scenariuszy, ale jakby za każdym razem jest troszeczkę jakby wprowadzony taki, taki wariant losowości do tych, do tych kart, które i tak muszą się w tym zestawie znaleźć. Ale no sama gra. Y nie porwała mnie to ze względu na to, że po prostu y, ta mechanika jest jednak taka, którą, y, którą y, muszę przyznać, muszę le lepiej znać. I nie mhm. wiem, czy do tej pory będę grał, próbował grać właśnie samemu, właśnie solo-solo, czy tworzy sobie na przykład nie wiem, dwie talii i grać na dwie osoby, ale jednak y, coś mnie przyciąga w niej, dlatego że ja uwielbiam jednak właśnie ten klimat, wiesz, i tę atmosferę, właśnie to, to, co sami wiesz, ja potrafię wmaczyć, że mechanika jest troszeczkę słabsza. Właśnie temu, że, że są pięknie narysowane karty, że, że, mhm. że jest jakiś taki lor, że jest, jest ten flaw taki jest w tym wszystkim, nie? Że, że masz, yy, że nic nie jest takie suche, że tam jest, kiedy masz, yy, kiedy, kiedy postępujesz, wiesz, twoje postępy scenariusze są oznaczone w, w jakiś sposób, prawda? że Tam zbierasz wskazówki i tak dalej, że tam punkty, yy, które, które wykorzystujesz, żeby. E e przesunąć akt do przodu, tak? Żeby zmienić akt. Mm -hmm. W zależności od scenariusza, powiedzmy, są trzy akty. Na no, niej za każdym razem coś się dzieje. Jak skończysz trzeci akt, to, to wygrywasz, ale jednocześnie jakby e zło postępuje, tam e e za każdym, e z każdą turą, powiedzmy, postępują też karty tajemnic, tak? Jakby rzutony plugast na kartach tajemnic i tam się coś złego dzieje. I to jest, to jest fascynujące, bo ja uwielbiam te opisy. Oczywiście tak, nie? no za każdym razem, jak już, e za każdym razem, jak grasz e i znasz te karty i tak dalej, to już ich nie czytasz, i, i to trochę traci, ale przez to, że to jest Living Card Game, nie? To przeważnie w, w Fantasy, Final Games, oni wiedzą, jak dojść takie tytuły. Oni wiedzą. Co, oj, co wiedzą. miesiąc się pojawia jakiś nowy dodatek, jakieś nowe karty, będą później też du, dużo dodatki ze scenariuszami y, z całym więc ja myślę, że, że to będzie w miarę tak płynnie, że jeśli komuś y, y, no, znudzi się jakiś scenariusz, szczególnie, że te scenariusze są nie są łatwe do przejścia, to są dosyć trudne gry możesz sobie jeszcze ją je utrudnić, tam jest takich parę elementów, takich opcji dodanych, to ja myślę, że po prostu w momencie, kiedy już będziesz czuł znużenie daną kampanią, możesz przejść do, do kolejnej. I, i te. Więc ja powiem tak, że jak ktoś lubi po prostu Lovecrafta i wcześniej nigdy nie sięgnął po, po żadną grę, planczą, bo wydawało mu się zbyt skomplikowana albo zbyt. Zbyt właśnie zajmująca czas i, i, i przestrzeń, i w ogóle, prawda, organizacyjnie trzeba, prawda, logistycznie się przygotować do takich gier. To nie można sobie tak po prostu wieczorkiem, mając godzinkę, rozłożyć arkę Horror i, i próbować zagrać. To, to jak najbardziej horror warkam jest taką grą, która pozwoli odczuć ten klimat, prawda, tej, 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 tej grozy, mhm. tych elementów, które, które właśnie znamy z. Z tej literatury, które właśnie weszło do kanonu, więc nawet jak ktoś nigdy nie czytał opowiadań lowcrafta, to pewne rzeczy rozpozna od razu, tak? Pe pewne, pewne tropy, jak to się ładnie mówi. I no to, jest, to jest ciekawa gra, no więc ja, 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 ja polecam. Ja polecam na zasadzie, na zasadzie zapoznania się, nie biorę odpowiedzialności za kupienie. Najpierw jakby ktoś mógł na przykład wybrać się do, 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 do sklepów z grami planszowymi i, i zobaczyć, i zapytać sprzedawcę, żeby pokazać opis i, I być może właśnie widząc to na żywo, jak to wygląda przypadnie wam do, do gustu. A jeszcze bardziej polecam Dark Corners of the Earth, czyli najlepszą grę o, o tak. mitach Cthulhu, kiedykolwiek powstała na razie. Świetna gra wydana na PC-ty i na Xboxa pierwszego. Działa też na Xboxie 360 w wstecznej kompatybilności. Szkoda, że nie działa na, na, pod... na One, prawda, w takiej super, super wstecznej no, kompatybilności. No, w taki, takiej podwójnej wstecznej kompatybilności. A ja mam tę grę w na... wersji na Xboxa właśnie. No i to, jest, i to jest świetna gra ze świetną fabułą. To jest taki Dysoner, po, po trosze. Naprawdę, oh. bo to jest gra z perspektywy pierwszej osoby, gdzie bardzo długo nie mamy w ogóle żadnej broni do, do, dostępnej i, i później jakby samostrzelanie nie jest takie ważne, bo ważniejszy jest klimat, rozwiązywanie zagadek. No nie no, to jest fantastyczna gra, i, i yy, yy, właśnie z tym powiewem tajemnicy, i nawet jak się ją skończy, to nie wszystko jest takie mhm. jasne. Można się jeszcze zastanawiać i domyślać, co mogło się wydarzyć. Tak Ona jest, zdaje się, na Steamie chyba dostępna, więc. Chyba jest na Steamie dostępna, i podejrzewam, że, zwłaszcza teraz jest wyprzedaż Steamowa, podejrzewam, że jest za grosze dostępna, więc yy, jeśli chcecie poczuć zew. Tulu, to zagranicę ja Tylko no, lojalnie trzeba ostrzec, że gra ma po prostu swoje lata, więc gra no, ma no, ale... 12 lat teraz chyba już, no, nie? więc wyszła w 2004, tak mi się wydaje. Eee, więc no, a nie w piątym? A może w piątym, tak. no to 12-11 lat. A, więc a. Już swoje lata ma, nie wygląda jak najnowsze tytuły, ale wydaje mi się, że dobrze się broni i, no, i ma klimat wyjątkowy. Wyjątkowy klimat, świetna gra i, i trzeba się w nią tak naprawdę zagłębić, bo scenariusz tam, tam, tam nie jest nic wyłożone tak kawa na ławę. Trzeba troszkę Aha. pogłówkować i trzeba połączyć fakty i to jest fajne. Ale to jest no też tak. właśnie to, że to jest gra, w której po prostu e, fani literatury w właśnie, e, no, wiesz, no kwestia tego, że pojawiają się te, 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 te motywy właśnie z powieści, że ten miejsce i tak dalej, no to jest, to mhm. jest super. To jest, to jest coś, czego, czego brakuje, bo jest tak mało gier, absolutnie na, y, Będących, nie wiem, nie tylko adaptacjami powiedzmy Coloftu. Ja, znaczy ja nie mówię, że Akat ze w tulu ma tego opowiadania, tylko w sensie nawiązujących do, do, do twórczości bezpośrednio, a nie tylko przez, przez jakiś klimat, atmosferę. A wiadomo, że o ile się nie mylę, już Lovecraft, od tak długiego czasu nie żyje, że to jest chyba w domenie publicznej, prawda? Całe, całe tak, no, tak, 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 tak. Spokojnie mogliby my to zrobić. A, jedna rzecz właśnie, o której pamiętałem, chciałem cię zapytać, i bo to już kończymy, ale myślałem że zapytam cię, czy się w ogóle interesowałeś. Gra planszowa yy, Labirynt Dżima Czy w ogóle coś widziałeś? Coś pierwsze wiesz? słyszę, pierwsze nie? słyszę. Naprawdę jest, tak? Znaczy, z tego, co, co widziałem, to chyba się jeszcze nie okazało, bo myślałem, że, bo priorytety były już zbierane chyba w, w maju, Oj, ten pierwszy, musiało mnie ukryć zupełnie, bo w ogóle temat, tematu nie znam. Znaczy, e, e, oczywiście, Labirynt jest jednym z moich u, ukochanych filmów, więc grą planszową musi się zainteresował, ale nie słyszałem o niej wcześniej. Znaczy, ja tam, z tego, co tam jakieś opinie były na temat tego, co widzieli gracze, to nie były jakieś super pochlebne, ale też no, gra się oficjalnie pojawiła, to nie wiem, kto gra kto, kto, kto to widziała. Ja tylko widziałem chyba, jakiś unboxing jest dostępny w internecie, w którym. Chyba artysta, który pracował nad, nad tą grą, właśnie pokazuje właśnie te wszystkie elementy i to jest też ciekawe, bo jeśli ktoś kto pracował nad, nad tym może pokazać na przykład jak wyglądał szkic, nie? na przykład mapy głównej i jak wygląda efekt końcowy już wiesz, na, wydrukowany, już naklejony na tekturkę i tak dalej i tak dalej. Wiesz, bardzo, bardzo ciekawy też pod tym względem materiał. <laughs> A propos labiryntu, też mi się skojarzyło, że Labirynt Śmierci, czyli dla planszowa osadzona w kryształach czasu, autorstwa Artura mm -hmm. Schindlera. Na pewno. A, no, oczywiście. Jeszcze się nie ukazała. Ja to czekam na ten, też złożyłem Prijord jakiś czas temu. No to nie, to nie jest taka gra jakaś bardzo wybitna, przynajmniej ten, ale to mi się podobało, że ona miała właśnie bardzo ciekawy taki flaw Znaczy, y, flaw y, ja tak mówię, y, ale bardziej mi chodzi o to, że ja nigdy nie byłem fanem kryształów czasu. Więc jakby ten to uniwersum <grym> mnie absolutnie nie interesuje, ale. Tam jest coś takiego, że za każdym razem, powiedzmy, yy, bo to jest niby ten labirynt, tak? Że wchodzisz jakoś do pomieszczenia, oczywiście to nie jest reprezentowane przez jakiś labirynt, ale losujesz wydarzenie, trochę tak paragrafowo, nie, co się dzieje, i dostajesz do tego książkę, która po prostu tak jakby ma ileś tam, powiedzmy, 100 scenariuszy, które opisują ci daną sytuację, i wiesz, no, to, to mnie zaintrygowało, bo to było ciekawie zrobione, no to może działać na wyobraźnię, chociaż trzeba się do tego. Yy, specyficznego, prawda, yy, uniwersum przyzwyczaić, nie? Ja, ja pamiętam, że jak grałem. Specyficznego, grałeś, to bardzo oględnie. Ja to... grałem w kryształy czasu chyba tylko sporo razy i to było taki na zasadzie, że, że był taki moment. Yy, Wyciągnijmy próbowania... kalkulatory. Tak, nie, no ale to było takie. Pró próbujemy różnych yy, innych systemów RPG, nie? Bo nam najpopularniejsze oczywiście były DD i Warhammer, nie? Ale, ale tak mówię, no trzeba zobaczyć coś innego jeszcze. Z i, 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 I tak się trafił na kryształy czas, no ale to. To tak jest. Wiesz, kryształy czas to jest tak, jakby ktoś miał kserówki DD niepełne i postanowił jakby wszystkie rzeczy, których nie było w kserówkach, jakoś uzupełnić. Ale nie za bardzo miał pomysłu, ale lubił dużo liczyć, więc um, wprowadził różne takie. Czy to jest jakby bardzo kulawa i niedopracowana kopia DD ze światem, który jest tak absurdalny, że <grym, grym>, aż tak, <grym>, tak, 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 <grym>, tak, 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 tak. Ale jak to się widuje, nie? To, to wtedy to było. Y, nie było dużego wyboru, i. i, i nie było wyboru, i chyba tak, do, tej, no. do tej pory chyba są jakieś coś jakiś fanik, Nie, jak to, to, to wiesz, to, tak. tak jak kiedyś w latach 80. nie było czekolady, i jadło się tak zwane bloki czekoladowe, które były tak. zrobione z, z jakichś. Wiesz, nie wiem, no. Z, 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 z takich ścinków, ze ścinków, z, z masy tłuszczowej tak. i, i to było sprzedawane jako. Powiedzmy, Ale wiesz, co nie jest. czekolady. I, I są osoby, w tym ja, które. Coś takiego jadły, i, i, i mają sentyment do tego smaku. właśnie to chciałem powiedzieć, śpiństwo, że powinni nie? zrobić teraz jakąś reedycję, bo, bo jest taka nekromancja nie? Wyciąga się powiedzmy Vera i robi się nową wersję. Tam na Netflixie jest bardzo popularna taka, takie wskrzeszanie stereotypów. Robi seriali. się zabójczą broń. Tak, wiesz, masz Germogę już, jest... nowy w... sezon, który, wiesz, serialu, który, który oczywiście był popularny wtedy, kiedy był. Ale teraz jakby, yy, wiesz, tylko najstarsze fanki pamiętają o nim coś takiego, ale, ale wstrzesza się. I, I kto wie, czy na przykład, y, ktoś nie wpadnie na to, że może byśmy te bloki czekoladowe wprowadzili, no nie, jeszcze raz, tak dla sumy, Ale już no, są, nie no są, tak. są, są, są. Właśnie, właśnie tak, właśnie ja ty ubiegłem tego nie kupiłem. Aha, i smakują jak pyszna tektura, czy. Nie no, smakują tak, jak, jak, spakowały kiedyś, w zasadzie, Aha. no bo to trud, nie jest trudna receptura i niestety, to jest straszne świństwo, no ale jakby, to jest tak powiązane, nie wiem, to można by pewnie na ten temat napisać jakąś pracę, to jest tak powiązane z, ze wspomnieniami, w wspomnieniach to było dla mnie pyszne, bo nic nie było innego. Nie? Tak. I, I więc tak jak były tutaj gumy turbo, odmawiam, prawda? odmawiam przyznania, że to jest świństwo, ponieważ w mojej pewna część mnie uważa, że to było pyszne i, i, i chcę może nawet żeby to było pyszne. No ja pamiętam, że się więc... piło w ogóle, były takie napoje sprzedawane w workach, Woreczka, worażada woreczka. Tak, ale, ale wiesz, no, biedy, jak to był, ktoś miał tam jakiś syfon, nie? I że to mógł zrobić, że to jest gazowane woda z sokiem, nie? I że to było te. Ale były takie napoje w woreczka, że po prostu miałeś woreczek przezroczysty, jakiś tam czerwony napój i tak dalej. I to była taka woda ze zwykłym sokiem. Tak. I się wbijało słomkę i to. Smak dzieciństwa, no nie? To, jest to są rzeczy, które powiedzmy teraz no, pewnie były tylko jako, jako ciekawostka, nie? Bo to już jak marketingowo nie ma, nie ma sensu, ale no, to jest ciekawe, jak się po prostu teraz. Y na tej nostalgii trochę, trochę ja nie chcę mówić żeruje, bo, bo, bo to jest kwestia tego, że my po części troszeczkę chcemy wrócić do tych, tych lepszych czasów, takich spokojniejszych, bo wtedy też mieliśmy więcej czasu i, i mieliśmy mniej rzeczy, więc jakby te rzeczy, które były bardziej na przykład osiadły w naszej pamięci niż to, co ostatnio robiliśmy przez kilka lat, które powiedzmy też te, bardziej pamiętać, że już no się i to był, że to był okres formatywny, wszystko pamiętamy, wszystko pamiętamy jako lepsze, wspanialsze, ciekawsze, bardziej interesujące, z tego powodu, że to były rzeczy, które nas po, po części kształtowały albo uczestniczyły w procesie tego kształtowania I, i no to wiadomo, każdy, znaczy może nie każdy, ale większość osób wspomina Takim, z takim właśnie z nostalgią i, i z żywnością swoje czasy młodości i, i wszystko było wtedy lepsze i, i podejrzewam, że wiele rzeczy rzeczywiście było lepsze wtedy. No, e, tak. no ale... No, ja no, się jestem w stanie że no, brakuje no. mi pewnych rzeczy, które, które wtedy były, ale pewnie nie zamienił powiedzmy tych czasów naszych na... na, na, na ale tak sobie myślę, że no, było trochę tej Friday też, też o tym wiesz, kiedy, kiedy się goniło od kiosku do kiosku za jakąś gazetą, no tak, za tak. jakąś komiksem. Instynktuowcy się wtedy miało, teraz instynktuowcy no, tak. już. Teraz instynktuowcy jest to, tak, jakby się po prostu jakaś promocja w Black Friday pojawi i chciałby iść, i nie wiem, albo kupić te, ten Nintendo, ten Classic Właśnie, nie masz Nintendo Classic. Nie, no. nie, 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 w ogóle. Pierwsze, jakby pierwsze Nintendo nie. Czyli NES jakby nie wywarł na mnie żadnego wpływu, czy też w Polsce Pegasus, no bo ja wtedy miałem już albo Commodore 64, albo mhm. e, później Amiga. W ogóle jakby to jest tak, taka dosyć interesująca sprawa, że Europa i Stany bardzo się tutaj różnią tym, że w Europie jednak do, dominowały komputery 8 i 16-bitowe, mhm. a w Stanach... E, Mimo, że na, był na początku był Commodore 64, to jednak później zaczynały wchodzić konsole. Ale... I te, te rynki się rozwijały zupełnie inaczej. My jesteśmy, tak. wiesz, ja czuję sentyment do ZX Spectrum, ja czuję sentyment do Commodore 64, czuję ogromny sentyment do Amigi. Natomiast do, do Nesa nie czuję żadnego sentymentu, bo to jakby to nie jest część mojej, mojego dzieciństwa. Z Nesa. Kupiłem dopiero niedawno, ale to też nie z powodów sentymentalnych, tylko dlatego, że chciałem mieć możliwość pogrania w parę fajnych gier, które, wtedy, mhm. które kiedyś wyszły, a ja nie miałem okazji zagrać. Dla mnie jakby nostalgia się zaczyna powiedzmy od konsolowa, tak. od, od PlayStation pierwszego może. Mhm. No. Od CD 32 od cd 32 od CD32, tak? tak. Natomiast te, te, te rzeczy, jak, takie jak, jak NES, jak Master System, to były rzeczy, których nie miałem, nie myślałem. Ale to jest też tak, że właśnie że w Stanach było tak, że te pierwsze komputery, mimo wszystko, no to były komputery osobiste i o ile tam były gry, to jednak no, w jakimś stopniu tam były do pracy używało się, a jednak konsole były do gier. W Polsce, przez to, że no, była ta żelazna kurtyna i wszystko tak nas dopływało, to oczywiście byli ludzie, którzy używali. Do, y komputerów do, do, do pracy, ale te komputery 8-bitowe, które już dawno były, potrafiły przyżytkiem na zachodzie, one do nas trafiały, ale też trafiały właśnie z tą bogatą bazą gier. I my nadrabialiśmy po kilku latach niektóre tytuły, które już dawno powiedzmy na zachodzie, już, już, już długo, długo po tym, jak święciły trumfy na zachodzie i dopiero tak by komputery typu PC były traktowane jako komputery do pracy, a jednak wszystkie te C64, Amigi i tak dalej, to my traktowaliśmy właściwie jak konsole. E, tak. A jak Amerykanie traktowali konsolę, nie? Że dla mnie Atari, oczywiście, ja tam coś mogłem sobie programować, coś dłubać, ale to była dla mnie konsola, a nie, a nie komputer y, osobisty, że tak No nic, bo, 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 o, takie tematy to mogliśmy poruszać chyba jeszcze z, z kolejną godzinę, ale po, pozwolę sobie tutaj zakończyć, tak? Serdecznie Ci y, y, Rysławie, dziękuję za, za udział. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie przyniosę pecha, bo ja się podziwiałem przedtem z, z zamiarem taką uwagę, u, uwagą, że ja po prostu przynoszę fantasmagieri pecha, Kiedy tylko występuje fantasmagieri, nie ma w ogóle żadnych komentarzy, nic się nie dzieje, chyba że powiem jakąś kontrowersyjną rzecz na temat Firewatch, który, która jest najgorszą grą tego roku. Ha, ha, ha. <todgłosy> I e, jeśli powiem coś kontrowersyjnego o Firewatch, no to wtedy już pojawiają jakieś komentarze, ale tak to w ogóle nic, nic się nie dzieje wobec tego. Moi drodzy słuchacze, jeśli istniejecie w ogóle, jeśli nie rozmawiamy tutaj pośrednio, czy nie mówimy do grupy, Największe tajemnice w tak nikt nie słucha fantazmagierii. Jeśli istniejecie, drodzy słuchacze, mam nadzieję, że jest was legion cały, to, to podzielcie się komentarzami jakimiś, to powiedzcie Damianowi, że wykonuje no świetną robotę, bo wykonuje. żeby... żeby znaczy nie zacznijcie znać. Tutaj musicie po, poprawić Ryszława w tym jego błędnym myśleniu, że... Jeśli Rysław jest w odcinku, to, to nikt to specjalnie nikt nie słuchał tego. Nie słuchał słucha, jest nie absolutnie, co absolutnie odwrotnie. Mam... Ja to mogę tutaj e, empirycznie oczywiście, z, patrząc na statystyki, ale też wiem właśnie po, 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 po głosach e, osób, z którymi rozmawiam, że, że jak Rysław się pojawia, to jest jakby dodatkowa motywacja, e, jakby żeby przerzucić, prawda, Fantasmagierię na początek listy podcastów do odsłuchania, więc. E, Naprawdę, dajcie tylko znać, że, że nie jest tak, jak Rysław myśli. się nie macie nic do powiedzenia, bo wszystko wam się podoba, co, co usłyszeliście. Chociaż to, to też trudno uwierzyć. No i, I co? No i pamiętajcie, żeby w takim razie odwiedzić nas na, 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 na Facebooku, prawda, w grupie Fantasmagieria na stronie www.fantasmagiera.Nate wejść i obserwować profil Rysława na, na official Rysław na Facebooku na stronie ryslaw.pl i na Instagramie jest O, na in... co tam coś na Instagramie? Sweet foot, oczywiście. A, so sweet. <laughs> nie, 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 zazwyczaj Jak rzucam wcinasz na. wcinasz Jarmusz, prawda? I... Tak, tak. A wiesz, to znaczy, ostatnio słyszałem. Bo... Jak smakuje jarmuż, Na pewno jadłeś Jarmusz, no? nie? Nikt nie, nigdy jadł nie jadłem jarmużu. Jarmuż to nie jest mówi. taka roślina, która nie jadana. To jakbyś na przykład trawę jadł, jeszcze ją tak, wiesz, taki gorszy smak trawy, nie? Ale w pewnym momencie to okazało się, że Jarmusz jest bardzo zdrowy. Znaczy tak twierdzą osoby, które lubią Jarmusz i robią sobie jakieś soki z tego. I ostatnio, <ślam> ale nie wierzysz po prostu. Słyszałem, że po prostu, jeśli chcesz poprawić Y, smak jarmuszu, to musisz go w jakiś odpowiedni sposób masować. I to też musisz robić w odpowiedni <laughs> sposób, bo jeśli źle rozmasujesz ten jarmusz, te liście jarmusza, to możesz powiedzieć, że on będzie jeszcze bardziej gorzki, czy coś na stylu. Więc ja mówię, okej, okay. <laughs> to już jest totalny odł. ale wiesz to z drugiej strony, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy na początku, że to jest takie, wiesz, taki, taki, taki romantyzm, no nie o jedzeniu, nie? Że musisz po prostu. Jarmuszowy romantyzm. Tak, że musisz pogłaskać po prostu ziemniaczka, zanim go tam włożyć do budzi, to będzie inaczej smakowało, no, ale to. To nie wiem, no może tak jest, może rzeczywiście, może się mylę. No nie? Kupię specjalny jarmuż będę go głaskał i zobaczymy, jak to smakuje. Kup, więc kup i na Instagramie na official Rysław też Instagram? Też, też, tak. Jest, a, a na Instagramie to można zmieniać, więc pewnie jakiś czas zmienia. Ale na razie jest official Rysław i tam zazwyczaj są zdjęcia tego, co czytam, tego, co gram, i, czas, i, i okazjonalnie wizerunek mojej no, moje gry. więc ten. No, więc, więc tak. bardzo, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję wszystkim naszym y, drogim y, słuchaczom. Pamiętajcie też o tym, że możecie y, wesprzeć Fantasmagierii i w tym, y, w tym tygodniu chciałem podziękować Pawłowi. I w tym momencie też powiem nazwisko y, rumińskiemu, bo on był na, y, na tym zlocie specjalnym i zmył się aka, był deserterem przed końcem, zanim zrobiliśmy listę obecności, kto był? Więc tutaj y, Paweł pozdrawiam. Pozdrawiam też Krzysztofa Cezarego, Wojtka. To wszystko. No, dziękuję i do usłyszenia za tydzień.